Silvan komentuje finał? Nie, ja komentuję Ale finał. Jest, jest serio, będziesz komentować to? No tak. Ja też tam będę, a kto tam w ogóle grał przez Zero Tenacity? Royson. Bo ja się muszę przygotować. Okej, okay, dobra, czyli będę mówić tak. Bluezor giga Inter, Royson, giga farmer. I tyle. <laughs> tak? nie wiedzieć? Się no powiedzieć. tak, tak. No i Harpun jest ze śmieszny kolega. A co u was no dobra. o tym? Czemu, czemu powiedziałeś, że Bluezor Inter? No przecież ten cały skład jest. Po prostu pod tak zwaną ekspiarkę pieniędzy. Okej. Okay. Ale mówiłem przed startem sezonu. Lubię tych chłopaków, ale po prostu oni nie mogą, oni nie zadziałają razem. Jestem sobie w stanie dać paluszka uciąć u, u mojej nóżki. Że nie zadziała to. W sensie, że nie dojdą gdzieś do finału. A uważam, że takie pieniądze, jakie są zainwestowane, to no. powinny być jakiś co najmniej jakiś ćwierć finał i u Maastricht to luźno, nie? No, taki po mieli cel, prawda? Raz... Nie? Zobaczymy, nie? Na razie się chyba tam męczą, żeby wygrać. Na jakichś ziomków, którzy pewnie zarabiają no tyle, co jedna osoba. No tak, tak, ale dzisiaj słyszałem, jak Zetural w tym podcaście z ten mówił, że jemu się nie podoba, jak ludzie mówią, że gracze powinni, skoro zarabiają więcej niż reszta, to powinni grać dobrze. bo to, w oczywiście, są... że tak. no to hu... oczywiście, że tak, no oczywiście, że tak. Są chłopaki zwykłe i też jest im ciężko, nie? Tak mówił mniej więcej. No! No serio, no. Ale oczywiście, że jak zarabiają więcej, to, po, to muszą mieć, powinni mieć lepsze wyniki, to po co dostają te pieniądze? W ramach promocji, czy co? Bo ja rozumiem, że jakby, no to w takim razie, jeżeli nie powinni mieć takich wyników, w sensie inaczej, to nie powinno być adekwatne od wyników pieniądze, no. no to w takim razie po prostu Hachi dał zarobić kilku chłopakom dobry hajs za brak wyników i tyle. I Zetural chyba to podsumował, no bo ja to tak interpretuję. Mhm. Bo jaki inaczej to interpretować? No nie no, myślę, że. Albo, albo dają coś medialnie, albo tego, no ale, ale nikt tam nie jest jakby popularny na tyle, żeby cokolwiek dać do tej organizacji, żeby ją wypromować. No zgoda, zgoda. Zresztą chyba też promowanie. Dzięki, yy, yy, ten promowanie no. wizerunkiem i tak dopiero ma sens, jak jesteś gdzieś w LFL i masz już wyniki, nie? Że jak nie masz wyników, to i tak każdy macie w dupie zasadniczo. No tak, ale tak szczerze to, to, to ogólnie nie ma takiego, nie wiem jaki polski gracz ma fanbase, żeby przeniósł, że tak powiem, na organizację, że nagle ludzie zaczną śledzić. No ja tak no, szczerze to, to myślałem, że Melonik po tym czasie we Francji może mieć coś takiego. No nie, wydaje mi się, że nawet jakbym mm. ja poszedł do z -ten, to ja no. również nie miałbym żadnego wpływu na zasięgi ani na nic. No nie wiem, Ale myślę, że się nie docenia. Bo streaming być, daje a... ci bycie takim wiesz, relevant ziomkiem. No właśnie nie, mi się wydaje, że totalnie w Polsce takiego czegoś nie ma, że jakby nie ma graczy, którzy mają fanbase, taki, że wiesz, gracze pójdą za nim. No powiedziałbym, że gdyby Kaseko był teraz pro, no to wydaje mi się, że okay, tak. No? Gdyby Ripson, zgodzę się, ale inni gracze, to, to w ogóle by nie było żadnego tego. No dobra, ale ty, chat, czat. Wy byście kibicowali Timowi tak jakby synkrof tam był? Ale to Zita? kibicowanie nie wystarczy, wiesz co chodzi? Ja mam na że myśli jeszcze jakieś być inne rzeczy. Ty. To typu, typu, typu wiesz, jakieś komentowanie na Twitterze postów, kupowanie nawet koszulek i tak dalej, bo koniec końców organizacja chce zarobić na tobie, tak? No, czy nie? no tak, tak. Ja wiesz co, mi się wydaje, że straciło stracił esport dużo takich casuali i teraz jest dużo takich gości którzy siedzą już długo oni są tacy salty jakby dla nich komentowanie postów orgi to cringe że oni są ponad to że nie skomentuję, że jest fajnie tylko powyzywam wiesz o co chodzi nie no tak to bh to wydaje mi się że to nawet nie o to chodzi po prostu ten esport jest kurewsko nudny szczególnie w Polsce no jest trochę nudny. jakby ja okej, okay, nie śledzę ultraligi ale uważam że nie wiem, po, popraw mnie jeśli się mylę, Zero City było na wyjeździe w Korei, ja nie widziałem żadnego kontentu od nich z Korei. Nie no, doszedł nie do mnie ten kontent. Gdzie są jakieś vlogi, gdzie jest jakiś, nie wiem, vlog podróżniczy, lecimy do Korei. Ja bym takie coś na streamie tak obejrzał. Nie było żadnego takiego czegoś, mimo tego, że budżet jest bardzo duży. Więc oni byli w Korei, a wydaje mi się, że większość osób nawet kurwa nie wie tego, więc jakby... Więc, więc wiesz, no jakby sam fakt tego, że nie, nie promowali tego już pokazuje, to jest po prostu strata, strata potencjału, strata czegokolwiek. Więc jakby dlaczego ludzie mieliby śledzić, kiedy oni nawet sami, że tak powiem, nie promują tego. Bo okej, okay, te podcasty co robi Haczy, spoko. No ale ja to szczerze mam w chuju te podcasty. Mnie to nie interesuje, co mówi dyrektor jakiś. Mnie interesuje, jak grasz, na przykład, nie wiem, napierdala POMPKI albo co robi, żeby się przygotować do meczu. A tak, to, to, to w ogóle jest, wiesz, tak samo jak... O nie wiem, oglądam Formuły 1. Mnie nie interesuje jak poszedł ten wyścig, tylko cała otoczka wokół tego. Okej, okay, wyścig jest jakby takim zwieńczeniem, ale musi być jakaś narracja, czyli na przykład, nie wiem, jebać Hamiltoniazy, jesteśmy z Red Bulla, nie? I odwrotnie. Mhm. Więc to jakby no. No ale ja uważam, że... No ale to ja mówię otwarcie, że Esport w Polsce jest nudny i... Podpisuję się po tym rękami nogami i uważam, że to nie jest moja wina. Uważam, że ludzie, którzy byli odpowiedzialni no nie, na za promocję nie. tego, trollowali. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy w pewnym momencie, żeby rozpromować ten e-sport w Polsce i poszedł totalny troll. I jakby, no nie wiem, znowu robię to. W sensie jadę na lana i jakby tak naprawdę jadę tam dlatego, że. No nie wiem, dlatego, że chcę. Nie dlatego, że coś zarobię z tego lana. Więc, no nie wiem, jakby. Ale taka jest po prostu prawda, no. Regularnym ja się, sezonie, jakby nic się nie dzieje. Ja się z tym nie? zgadzam, wiesz. No, mi się czasem zdarzało, że no, yy, ten, że yy, na przykład jak nie komentowałem, to nie czułem takiej dużej potrzeby obejrzenia Ultraligi, nie? Na bieżąco i potem sobie tak naśledziłem, nie wiem, po wynikach na przykład. Nie wiem, więc ja nie oglądałem nawet wszystkich meczów w tym sezonie, chyba. Jeżeli mam być szczery. A ostatnio widziałem film od Ripsona i on tam właśnie mówił na temat tej dramy z Sylvanem, nie? I on mówi, że on. Kostrimuje tę Ultraligę nie dlatego, że ona jest zajebista, tylko dlatego, że on chce pomóc. I dla mnie, wiesz, sytuacja, w której po raz pierwszy mamy kostrimy i już y, przed końcem jednego splitu, jeden kostrimer, czyli Ryba, mówi, że to jest nudne, a drugi, Nerwa, już powiedział, że on nie będzie robił kostrimów Ultraligi w kolejnych splitach, no to dla mnie to jest duży sygnał alarmujący, że kurczę, nie dzieje się dobrze, nie? Jeżeli nawet... Ci ludzie nie są zainteresowani, tak mają się no kiedyś. Ale, ale przede wszystkim sloty też zostały strasznie chujowo, no ja nie, ja nie chcę mówić, że jestem jakoś pokrzywdzony, ale no ja bym na przykład chuj przygarnął taki, takie coś od tego, nie? na przykład na początku to było tak, że ryba dostał to i derwarię. oni razem siedzieli na Discordzie z tego co kojarzę. No tak. No to, no to to w ogóle co to w ogóle jest? Jakby to po chuj, jakby po co? To nie lepiej dać komuś, nie wiem, z innego środowiska albo nawet nie wiem, tobie powiedzmy. Komuś, kto śledzi to i powiedzmy jest od tej strony, od środka, ale też byś pewnie to oglądał? Ogólnie no tak, ja bym chciał mieć takie... co stream, ale no nie dostałem. No to, ogólnie, go. no to ogólnie jest takie dziwne mi się wydaje. Ogólnie to rozdawanie co streamów jest ogólnie strasznie dziwne. W pewnym momencie dochodzi do takich abstrakcyjnych sytuacji, gdzie nie siedzieli razem. Więc jakby no nie kumam tego. No nawet to cały bardzo. czas praktycznie się dzieli razem. No ja na przykład Więc... myślę, że jakbym ja miał wiesz, stream, to robił taką o... alternatywną transmisję, żebym. No tak, i to nie chodzi, wiesz, to nie chodzi o jakieś o ból dupy, tylko po prostu to zostało hmm. abstrakcyjnie przydzielone, nie? Tak legitnie, To po prostu jest. jest chujowo przydzielone. Serio. I okej, okay, nie ma za dużo ludzi, którym można by było przydzielić, ale na przykład... No nie wiem, nawet jakiś kurwa muliboom, albo lewus, no ktokolwiek z innego środowiska, wiesz, żeby na przykład poszło to w TikToka i dogadać się jeszcze wtedy, że ok, dobra, dostaniesz to, ale na przykład musisz rzucić, nie wiem, dwa TikToki w miesiącu odnośnie tego. To wydaje mi no. się, że to by miało sens, a tak to... Dla lewusa to są... by było. Ale tak on przykład, nie wiem czy by to wziął. No nie wiem, ale no wiesz, jakby jest to jakiś content dla niego. Dla no tak. streamerów często sam fakt, że możesz mieć content jest wystarczającym powodem. Żeby to bójnąć, więc no... No nie wiem, ja mam nadzieję tylko, że ten LAN wyjdzie spoko, tak się zastanawiam, ile ludzi przyjdzie. Może, może przyjdą twoi widzowie. Uratują liczebność. Gda? No wydaje mi się, że będzie, będą tam ludzie. Ludzie, dzisiaj mi pisali ludzie na streamie, że się boją, że nie będzie miejsca. Jest 500 miejsc, wydaje mi się, że 500 osób przyjdzie. Tak nawet, żeby no się napić i tak dalej, no na 100% przyjdą. No wydaje mi się, że przyjdą, na 100%. Ale to nie ma znaczenia, ile jest widzów na streamie, bardzo często bo jesteście trochę clueless, jak myślisz, że na przykład ktoś ma 100 widzów i to oznacza, że nie przyjdą, bo ma 100 widzów to jest większa szansa, że przyjdzie więcej osób, jak ktoś ma 100 widzów niż no dobra, niż 1000, no dobra to trochę jest pizdy te dane, ale mam na myśli, że małe community są zwyte bardzo No tak, to prawda, ale tutaj To trochę ja, mikropierdolenie, no, no. Się... Serio ja, ja się trochę bardziej obawiam tego, że wiesz, jakby Dużo ludzi ma tę obawę, że przyjadą z daleka, a nie wiedzą, czy wejdą, bo masz ograniczoną liczbę miejsc i nie ma żadnego sposobu, No tak, sposobu, tak, żeby tak, i właśnie, Ale to właśnie dzisiaj miałem to dokładnie to samo: że ziomek napisał, że on by przyjechał, ale boi się, że ludzie będą stać od dziewiątej w kolejkach i tego, no. i, nikt, i, i nie będzie mógł wejść. No. Ja myślę, że, że ludzie, niektórzy nie pojadą przez to, to jest na 100% ludzie nie pojadą przez to, niektórzy, ale no. wątpię, żeby był problem, że będzie aż tyle ludzi. Z drugiej strony, kurczę, no nie wiem, może nie doceniam. No też Myślę, że trochę nie od 5 rano, bo... może na Leca będzie tłok. Bo to jeszcze Lec będzie, tak? Tak, no, Watch Party potem. A gdzie to jest w ogóle? To jest koło metra Pole Mokotowskie. Klub A jak to się nazywa to, to miejsce? Klub Stodoła, okay. no, no, No no, to to dość spoko jas jest. Nie, bardzo, bardzo fajny jest lokalizacja, jest dobra. Symboliczne 20 złotych i by nie było problemu. No... Pewnie tak, no ale nie. Pamiętam, że miałem już rozmowę z... i pytałem się dlaczego tak, i była jakaś odpowiedź, która miała sens, ale już się nie pamiętam, więc nie będę dalej gadował na ten temat, bo nie pamiętam. Ja mam tylko nadzieję, że będą tureccy gracze z Anu na miejscu, bo to będzie trochę lipa, ale słyszałem, że. Je tak, bałem całą farmę. No. Ogólnie jest tak, że ci gracze z Turcji, oni nie mogą wjechać do Polski, ale na przykład mogą wjechać do Niemiec. I może na przykład być próba, wiesz, przewozu sypką, z strefa Schengen, coś tam ten, z Niemiec do Polski, szybko na lanika, pach, pach, pach. Ale chwila, bo tam będą tylko jakby finały, że finał finałów? No tylko finał, tylko finał. No dobra, czyli tam będzie Royston i tam jego ekipa, tak? No. Oczywiście okay, hipotetycznie okay, okay. na pewno, jeżeli pojechał się na lanie, to dlatego, że dostali wizę do Polski, <laughs> wiadomo, wiadomo mam problem w tym, że ktoś z Wawki zobaczył jakiś event, przyjdę sobie, bo grają w Lola, a jakiś zapalony fan e sportu z Krakowa będzie jechać 5 k a nie będzie miejsc. Nie ja wiem, kurczę, ja się zastanawiam, jak by to wyglądało i jaka jest wartość takiej reklamy tradycyjnej, nie? Wiecie, reklama w autobusie, w metrze, albo że plakat wisi y, gdzieś y, outdoorowo. I y, ten. I wiem, że mi te trifcie tak reklamuje i dużo osób na niego generalnie przychodzi. No, a Ultraliga reklamowała się tylko w internecie, i nie wiem, czy reklama w internecie, na Twitterze daje ci dostatecznie dobrą konwersję. Podejrzewam, że może być z tym różnie, bo wiele razy Le widziałem posty, się które dużo duży zasięg, a ja nie. Wiesz, nie ruchu. Ja, też, ja też nie wiem, kto to sponsoruje, nie? Jakby to sponsoruje Frenzy, czy kto? No, Frenzy, tak. Ogólnie myślę, że jakby, no, nie ironicznie. Frenzy powinno, jeżeli mają, posypać sianem dla rekl na reklamę, na przykład na Instagramie. Nawet jakiś, nie wiem, jakiś rybsun powinien to wiesz, tak się wstawić. Bo zakładam, że ryba raczej tego nie będzie wstawiać jakoś mocno, nie? No nie, szczególnie ze on nie zarabia no, bo jemu się... za wiele zarabia. no tak, no bo jemu się to nie opłaca. No jakby, no. O, czekajcie, dostałem informację. Okej. Okay. od 2 do 20 tysięcy kosztuje reklama outdoorowa w ogóle na takie eventy. Taka informacja do mnie dotarła z pewnego źródła, to troszeczkę jednak kaski jest w sumie, szczerze mówiąc. Ale jak ty, ty napisał, nie no Ty jesteś clueless, jak myślisz, że w Polsce przyjdzie 500 osób na finał Polskiej Ligi, Lola proszę Cię, mecze sportowe, czy 500 z jakiegoś kosza, czy ja tyle się nie zbierze, no nie wiem. Jeżeli nie przyjdzie 500 osób na taki mecz w Lolu, to coś poszło nie tak, w sensie... No. No nie wiem, jakby... No dobra, ale. To jest w tym momencie na streamie siedzi 420 osób, kurwa. 420. Nie wiem ile u Ciebie siedzi, ale no ja pierdolę, jakby to jest niemożliwe. 150. Jakby no. zebrać, zebrać nawet po 10 osób, żeby przyszło od każdego mniejszego twórcy, wziąć jakiegoś lewusa, od lewusa by wpadli z TikToka, dzieci. No nie wiem, jak 500 osób nie przyjdzie na lana, to to XD trochę. No. Bardziej to będzie mamon, nie? Będzie mam na miejscu? O kurwa. Oczywiście, że tak. Exakt. O cholera. No to. Widzisz, taka promocja? Już kurwa no to jest... Już, no tak, ja już jestem już, bardziej chętny na miejscu. Nawet jeśli to nie jest prawda, to już jakby wiesz. No. Zawiałem, jak, już dałem, jakby ziarenko, nie? Że już ktoś przyjdzie, może. A kurwa, może? Wiesz, tak idealnie. Się robi tak się kurwa robi promocję. Po połączyć z mikroturem, mikrocypka, akurat jakby był w Warszawie nalana. Byłaby klasa. Nie wiem, ogólnie to promocja wydaje mi się tego jest trochę, trochę lipa, ale to jakby wiesz, jakby... Ja tam sobie jadę po prostu tak żeby zobaczyć, jak to będzie, pokomentować, pośmiać tych ziomeczków, którzy tam będą no. grać w Ultralidze. Jako trzykrotny Miss Masters wyjebany mego. <laughs> I tyle, nie? Będziesz miał tyle samo tytułów EU Masters, co wszyscy finaliści razem wzięci. Dobrze no, liczę, Kofte. O proszę, jaka ciekawostka. Czekaj, Kofte ma jeden, Blurzor ma jeden. No i chyba nikt inny nie wygrał. I Erdote ma finał. Także nawet A tylko więcej. z widzami? Nie, 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 nie chodź do kasyna Czy Mamot będzie uczestniczyć w żylecie którejś z truzyn? Nie wiem no, może z Silwanem nazwij ten, będzie rozpędzał ten. Tutaj widzę, że ogólnie ludzie bardzo ten, bardzo jednoznacznie pozytywnie oceniają tutaj to, że Silvan będzie, ale powiem wam, że ja się spotkałem tak prywatnie z takimi głosami. Ludzie do mnie pisali, że co ja uważam, że komentator wchodzi w taką rolę, że tak nie powinno być. I w sumie nie wiem, co o tym sądzić. Ale bo... tak nieironicznie to jakby. No. no. Jakby esport sport w Polsce jest w takiej w na tyle chujowej sytuacji, że z jednej strony się zgodzę, zgodzę z tobą, nie? Ale jeżeli on nie będzie komentować czynnie w tym finale, tak? Mhm. No to wyobrażam sobie po prostu taką narrację, że jakby nieważne dla której strony się kibicuje, to jest to dobre jakby dla ogółu, nie? Mhm. Że dobrze, że w ogóle ktokolwiek przyjdzie, że może właśnie ta jedna osoba przyjdzie więcej dzięki Sylwanowi, no ale... I dyky. no, jakby w normalnym, tradycyjnym sporcie byłoby to co najmniej sus, nie? Tak, no, w sensie, ja to y, ro, rozumiem, że to jest wartościowe i też się zgadzam z tym, co pisze ta że w tym konkretnym przypadku on nie komentuje finału Ultraligi, więc to nie ma niby wpływu, a z drugiej, no, w sumie na pewnie będzie komentował kolejny sezon Ultraligi, nie? I czy przez to, jakby ludzie nie będą patrzyli na niego, że jest poniekąd strudniczy? potencjalnie dla Ziten. Jakby w takich sytuacjach ja wolałbym, żeby ludzie oceniali, jaki jest stan faktyczny, czy on rzeczywiście by komentował dla Ziten czy nie. Myślę, żeby tak nie robił. Ale ale no, na pewno to jest jakieś coś tak pod rozkminkę. Kedrel komentował normalnie w lec będąc influ tak na przykładu. Wiem też, że Medic jest powiązany z BDS. Też robi w lecu, ale on chyba nie komentuje Meców BDS, plus jakby nie pamiętam, żeby Kedrel kiedykolwiek jakby zajmował pozycję, że wspiera Excel. Ale. neutralny hmm. był zawsze. Ale w sumie to ma znaczenie czy nie jest nie stronniczy. Ty chyba kiedyś kastowałeś pracując w Ago? Tak, to prawda. Dlatego ja na tę sytuację Sylwana patrzę także spoko, nie? Tak overall. Tylko zastanawiam się, jaka jest wasza perspektywa, bo nie byłem pewny. W moim przypadku to było tak, że... Wiecie. Ona była z AKO, ale slota w Ultralice miało rok, także ja nie pracowałem wcale w organizacji, która ma slota w Ultralice S. Prosta piła. Dobra, ale tak te to to ma jakieś najmniejsze znaczenie, że w ogóle tam Sylvan, to tak powiem, jest na Zero no, no. Tenacity trybunie, nie? To jest jakiś wątek, na którym można podyskutować, ale to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie sądzę. Nie, nie ma żadnego, nie ma żadnego. Tak chciałem bo akurat yy, jak przeglądałem... Ale, tabela, to... ale... Ale właśnie z taki komentarz takie komentarzy widziałem, że. No. no że teraz już może nie, ale była swego czasu taka drama, że właśnie no ktoś tam nie wspiera polskiej ligi i tak dalej, że sramy do własnego gniazda i tak dalej. Jak ktoś śledzi od początku, to tutaj zostało nasrane do własnego gniazda bardzo dawno temu. I to tak w chuj. Jak był pik taki, gdzie był Inspirit i tak dalej. Mhm. To wtedy, gdyby tam była fajna promocja i fajnie by to ograli. To mogłaby być to taka druga Hiszpania trochę. Może nie taka 1 do jednego, ale według mnie mogłoby się to mocno przełożyć na liczby. Nie wiem, czy by się to udało przez ten. Przez w sumie to, że nie zarabiamy w euro po prostu. Czy jakby mielibyśmy ale tu bardziej chodzi, chodzi o to, że wiesz, że wtedy naprawdę ludzie śledzili ten e sport, mi się wydaje, jakby wszyscy wiedzieli, kim jest półki i tak dalej. no, no OK, tak. teraz ludzie też wiedzą, kim jest półki, ale czy już tak, jakby wiesz. Nie wiem, jak dla mnie, jak dla mnie po prostu problem e-sportu Lolowego jest taki, że on nie ma prestiżu żadnego. Bo Emea Masters jest organizowane fatalnie. Wygranie ligi regionalnej tak naprawdę nic nie znaczy, tylko jest kwalifikacją do większego turnieju, a większy turniej Ej, jest traktowany. W sposób A? żenujący, szczerze mówiąc. Więc yy, ja tak trochę nie, nie widzę celowości, plus po prostu te sezony są strasznie długie. I ile można? Ultraliga już trwa szósty rok, tak? Bo zaczęła się pod koniec 2018 roku. No to. Dobra, no to mniej niż 6 lat. No z 5, 5 lat już trwa. Ile razy można oglądać, jak walczą dwa razy przez 9 tygodni drużyny w stylu SK kontra. Coś w stylu Iron Wolf, czy wcześniej jakieś pakty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się nudzi, jak nie ma jakichś Dobra, ale chyba, nie wiem, czy się zgodzicie, ale według mnie, w mojej opinii, cały ten system lolowy jest do wyjebania w tych Relach. Zgadzam się, tak, jest, jest bardzo słaby. Ja bym wolał, żeby to był turniej, żeby były na przykład no. jakieś turnieje i żeby było jakieś dostanie czy coś, jakby to wszystko jest nudne. Na przykład w LFL-u też stracił się to nudno, ogląda niektóre mecze, chociaż tam jest na tyle dużo dobrych drużyn, że jakby. Nie ma ich tak często, ale no jak nie gra jakieś Kickorb czy coś, to ja tego nie odpalam też. Jakby to mm -hmm. po co odpalać, jak nie gra Kickorb, GentleMates i tak dalej, no. Jak tam się napierdala jakaś drużyna o pietruszkę typu... Nie wiem, jak oni się nawet nazywają. Czy coś się dostali z drugiej ligi? GentleMates? Eee, nie, 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 nie. nie. Tam Team grał, chyba. No, albo ta, albo jakaś tam inna, no to jak trochę tego. I też, Ja uważam, że Riot powinien wiem, przestać czy... robić rl bo widać, że... Nie chcą tego robić i nie potrafią za bardzo, nie? No... Ale to w ogóle jest skomplikowane. Ja nie za bardzo właśnie kumam jakby ruchów, jakie robi Riot. Tak ogólnie. No. Na przykład fajna jest ta franczyza. Teraz to fajnie działa w tym lecu, bo jest dużo takich drużyn, które tego, nie? Ale haj byłby ogromnie większy, gdyby zrobili takie coś jak w Valorancie. Czyli bodajże są dwa sloty rotacyjne, czy tam jeden slot tak, rotacyjny? Tak, tak. Dwa, dwa. No. I to byłoby zajebiste, jakby takie coś zrobili. Wyobraź sobie, że Polacy robią jakąś sklejkę, nie? I, I są, że tak powiem, na dwa lata w lecu, nie? I otrzymują jakieś tam wsparcie od rejotu i tak dalej. No, to, każdy by to śledził. Jakby każdy. Na... Jestem przekonany, że nawet Ksaju by kurwa odpalił jakiegoś streama no. z oglądania kwalifikacji do leca Polaków, bo to po prostu jest zajebista historia, która kiedyś była do zrobienia, teraz już to jest niemożliwe. No też rozumiem, między... Różnica między valo a lolem jest taka, że Riot dosłownie płaci tym drużynom, które są we franczyzie valorantowej za to, że tam są, a w lolu to ty musisz zapłacić kasę, żeby tam się znaleźć. A to nie wiem, to nie mam pojęcia, jak to wygląda z tym. No, masz ten system w valorancie drużyn partnerskich, w lolu też przecież, no oni dzielą podobno jakieś tam te, jakiś revenues, bla bla bla. No wiem, że będą to zmieniali, ale to dopiero wejdzie w przyszłym roku. Actually... Nie wiem, czy widzieliście widzowie, ale e, był duży, duży post od tego ziomka, który zajmuje się e-sportem tak ogólnie globalnie w rajocie. I on napisał, że będą tworzyli zawartość in game związaną z teamami Oj. i że będą jakby dzielić kasę między członków franczyzy i trochę więcej pieniędzy z powiedzmy crowdfundingu, nie? Z tego co gracze po prostu kupią sobie będą wpychali w, w obieg. No i dobrze, no. No i dobrze. Bo... Wiele razy to mówiłem, że jak rynek jest słaby i tak naprawdę tylko Riot jest w pozycji, w której jak chce, żeby to działało, no to musi dosypać kasę. Cała reszta, no chyba nie musi tego tak robić za bardzo, jak nie ale chce. Ale dla mnie to tak wygląda, że jakby no nie wiem, może trochę będę harsh na Rito, no. ale że do, dopóki wszystko jest spoko w Chinach, to jakby oni nie za bardzo robiłem jakieś mm -hmm. ruchy takie tego i wydaje mi się że ciężko, żeby to się tam posypało, ale no takie coś nawet jak jakieś wspieranie drużyn właśnie przez kupowanie nawet emotek jakiś, ja nie kumam dlaczego to nadal nie zostało wprowadzone, no nie rozumiem tego, dlaczego na przykład jakiś streamer dajmy na to nie jest w stanie, że tak powiem zrobić jakieś własne emotki nawet czegokolwiek, jakby to nie, to nie powinno być jakieś turbo trudne. Dla jakichś, no. nie wiem, Riot, partnerów czy coś. No ma to być, więc zobaczymy, Tylko... jak to się sprawdzi. No, dla, ale... dla nich to musiałoby być tyle kasy. To, nie wiem, to, takie, 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 dziwne, pieniądze. takie dziwne rzeczy od Riotu się słyszy ciągle. Na przykład, Niemcy, widziałeś ostatnio to ogłoszenie, że pracownicy Riotu nie mogą zarabiać na streamowaniu gier Riotowych na A To słyszałem o streamach. tym. No Ale to nie dziewna, czy co? wiesz, ale swego czasu było tak, że ludzie, którzy grali w lecu, nie mogli streamować innych gier niż LOL. A, to ja słyszałem, to że jest... tylko nie mogłeś streamować w trakcie trwania Leca. Nie, no to chyba kiedyś, ja pamiętam, jak jeszcze Kiki zgrał i tak dalej, to chyba było tak, że, mhm. że nie, nie mogłeś grać w inne gierki. Tutaj mówię, może mówię troll, ale jestem praktycznie przekonany, że Jaca kiedyś takie coś mówił, mhm. że on nie wie, czy on może streamować Ceska czy coś takiego. Ja, pierdolę, ja miałem takie. To jest w ogóle ale Ale nie, ale, ale, ale tak jak, ale tak może jak mówię. może to ale... Ale, ale. tak jak mówię, może to jest, może to jest że tak powiem, y, troll, nie? W sensie, że. Mhm. Może to jest jakaś. Jak to się mówi? Y, dom, y, pomówienia o. Może. Okay. No, dziś dziwna też akcja, też. Ale też jakby... zobacz sobie, czy jest jakiś streamer, który streamował inną gierkę niż Lola w lecu? No okej, okay, wiadomo, że streamerzy raczej odpalają z Lola, tak? Ale no, ja sobie no. nie przypominam nawet. W wolnym czasie, żeby ktokolwiek odpalał jakąś inną gierkę. Mimo tego, że nakurwiają na off-streamie. No. Ja pierdolę, nie spojrzałem w ogóle przez czarnego Piotrusia, zajebiście. Sorry. Ale jesteś chuj. No kurwa, przepraszam, że się prosiłem już. Ale na przykład jest ten, ten ziomek, ten Mordok, nie? Co zarządza zespołem TFT. On normalnie napierdala streamy, robi content, że on straci strasznie dużo siana. Z ja, Jankos w horrory gra? No dobra, tylko czy horror jest konkurency, konkurencyjną grą do, do, do rajotu? Jankos to ma horror kurwa z tym Heretics całym, nie? Z tą orką. Nie zazdroszczę mu, przysadnie. M może powiedzieć. teraz się tego, może się teraz y, polepszyły te, 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 Jakby troszkę może zdjęli, ale z alkoholem kiedyś też był bardzo duży problem, że ludzie się srali, żeby w ogóle nigdzie nie było alkoholu. Teraz, teraz chyba jest już bardziej chillowo z tym, czy nie? Mhm. Kiedy chyba w ogóle sam, sam Let's Trace jest plus 18, nie? Już, czy nie? Tak, tak, Już, tak, żeby, nie? tak, żeby można było jakieś tam sponsoringi plus 18 dawać, ale czy one są? Nie wiem, w sumie nie zwracałem na to uwagi. No pewnie wiedzie jakieś piwko, nie? No Heretics ma to jak to się nazywa? San Miguel? San Miguel chyba mają. Ale mówię że tak jakby Riot, nie? Może ktoś no coś tak, 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 tak. W, no, w Ameryce no, tam no, no, są no. jakieś takie tego sponsorzy, plus 18, nie? Powinni być, no. Tam nie było coś do betowania, czy mi się coś wydaje? A oni mieli FTX przecież. No właśnie. No to giełdę, to, to, to mi krypto, tak? No, no, no. no, no A coś tam no. jeszcze było, jakieś coś. Nie, coś tam jeszcze było. Liga. Ugh, betting promująca? Dziwne by to było. Leki? Betting. A betting. W NA Badlight był. No. Bez kitu. To też browar lokalny. Nie wiem, coś tam było. A co, a co was o tych pre-recorded draftach w lecu? Bo część osób naseka, że gracze nie mają czasu, yy, nie, że mają za dużo czasu, że useless i tak dalej. A ja z punktu widzenia widza, myślę, że to jest najlepsza zmiana od bardzo długiego czasu. Że gry się zaczynają w, wcześniej, kończy się cały lec o 21.00. Od 17 w 4 godziny zamykasz wszystko, a nie tak jak w poprzednich latach, do 23 czasem się męczysz, bo są jebane pauzy. Okropne to było i te zmiany są mega dobre. Mimo tego, że ludzie mogą jakaś na competitive integrity. Przytankujcie 9 gier i utkajcie tam w tym lecu. Nie no, mimo to jest dość spoko. W sezonie regularnym myślę, że w playoffach nie powinno być takiego czegoś. No chyba nie. Ale w sezonie, w sezonie regularnym jest to spoko, nie? Jak najbardziej. Też tym bardziej, że widzów i mochu obchodzi ten draft. Oni nawet nie wiedzą co się dzieje w tym drafcie. No, pewnie tak. Dopóki im nie powiesz, to jakby widzowie wiedzą realnie co się dzieje w drafcie, no może ty zajawkowicza, ale tak ogólnie to chyba ludzie sobie tak oglądają, żeby, nie wiem, obejrzeć co Caps na przykład co zrobić, czy zaoutplayuje kogoś. No tak, ludzie regularnie skipują draft, w sensie wzrost oglądalności są jak już się merch zacznie. Ludzie nie traktują drafty jako część gry. No tak, no ale to normalne, no, drafty są po prostu nudne, nie? No. kasterzy często muszą nawijać jakiś makaron że No, what the fuck, he's picking this champion. No way. A jeszcze Owcy to samo, często team pikują. No, A to też prawda. Pokaż słuchaj, na lanie Ultraligi będziesz mógł powiedzieć: O, Royson tutaj. Wladimira, może wyciągnąć agresywny pik. Ja nie wiem, co ubrać w ogóle, chyba za może sweter jakiś po prostu na web. Sweter? Wiesz co, wydaje no mi się, tam. że wszyscy będą troszeczkę tak elegancko bardziej ubrani. więc jak chcesz, nie? Tylko żebyś. Ale co to za Miesz, pajacowanie że... z jakąś elegancją, który to jest rok? Jakby ja powinienem móc tam przyjść w dresie, kurwa w ogóle. Jakby no nieironicznie, jakby to powinien być dres po prostu z Nike i tyle. Jakby co my się bawimy? Co to kurwa? Pogrzeb, stypa. No ale co no pogrzeb, ale, dres ale dres ja na przykład tak nie no. założyć sobie no. ładną, czarną kosulę i tyle, nie? To chyba jest takie no akceptowalne okay. jeszcze, nie że garniak jakiś. No to jest. ja przyjdę w swetrze, no i tyle. No dobra, ale będzie taki świąteczny z jakimś Rudolfem z nosem wyjebanym na środku, to byłby zajebisty strój. Ja nie, ja nie mówię, że to jakiś dres wiersz słaby, ale no nie wiem, no, no. jakiś taki wiesz, bluzę fajną o. kupiłem z taką dupeczką gołą, no ale zapytałem się, powiedzieli, że nie ma tego. Wziąć. Ej, ale będziesz się napierdalał na tej nowej bitej śmietance, bo tam ostatnio ty chyba przegrałeś, nie? Wiesz co, ja z Lenem przegrałem, na razie to się napierdalam z wagą, żeby chytyć. raczej nie będę, wiesz? Okay, Bo chcę sobie okay. teraz zrobić wagę A ile teraz ważysz? Przy ile wzrostu? 75 A ty masz ile? Zmianę ostatnio... parę? No no no, jak ostatnio się widzieliśmy to Ważyłem no. 68 Ja pierdolę, niesamowite to jest no, Ale pewnie tak nie widać imona na żywo Nie no, widać, no, nie widać, że jesteś aż tak szczupły, szczerze mówiąc No, tak aż tak to nie, ale no No, no. 68 kg kurwa, chciałem kiedyś leć. Jak, jak przytyję no. tak do 85, 80 i już jakby będę czuł się spoko, to wstawię wam fotę, jak wyglądałem kilka lat temu, jak ważyłem 60 kilo. To, no, to, A jest to gdzie grałeś wyszedł... wtedy? Gdzie grałeś wtedy? W Hiszpanii. To wyglądałem jakbym naprawdę okay. wyszedł. No nie powiem z czego, to, ale. To po widziałem, ważne, to, to widziałem. Klaj mi pokazywa jakieś tam nagrania. A ja normalnie... Są nagrania, gdzie normalnie wkręcałem żarówkę nago, nie? No to właśnie to mi pokazywało. To mi pokazywało. A to chuj, jebany! nie ja bany, tego nie pokazywać! A, <głos> a <głos> dobre, bo trochę się przestraszyłeś, te żaróweczki tam. Ale tam normalnie kutasa mi widać, to nie jest ten filmik. Nie, nie, tam tylko było widać górę. Serio? Bez tam ja było, no? <noise> Pokazał ci filmik, jak wszedł mi do pokoju, mi kutasa zł złapał mi za kutasa? Czy nie? Nie, ale tak szczerze ci powiem, że chyba Klaj to jest osoba, która byłaby w stanie coś takiego zrobić, ironicznie. O, on jest Co strasznym nie? gejuszkiem. No jest, jest. Wiesz, że my jak ten, my jak e, poszliśmy raz na miasto, to przypadkiem trafiliśmy właśnie do jakiegoś miejsca takiego alternatywnego i go jakiś gej podrywał, i on myślał, że to jest na żarty, a no nie było. Że tak się niezręcznie zaczęło strasznie robić. Szczerze mówiąc, pod sam koniec. A? Jeszcze on był tak centralnie napierdolony. Średnio każdy nie no, kla, ale Kla jest śmieszny kla Jest, jest zajebiście śmieszny, mega go lubię Ostatnio nawet no. mi ten Stawiłem na, na Instagrama Jak tam gramy w piłę Na boisko z nim graliśmy i odpisał mi że O coś tam to samo boisko, że wciąż gramy Tak sobie myślę, kurwa gości, nie wiedziałeś mnie dwa lata Ale miło My Kla jest mega spoko No. On mi też taki zajebisty film mi pokazywał Jak on napierdolony przeskakuje Po słupkach nie widziałem, to I się, 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 na się na mordę. Taki goat, to jest ten film. O, to jest jest mega dobry. Mega dobry jest. No. Dwa biseksy podcast stare, Stary, ale teraz każdy w internecie jest określany biseksem. Zdajcie spokój. Ale to w ogóle nie jest nic złego. Ja sobie dzisiaj normalnie masturbowałem się do pary dwóch homoseksualnych mężczyzn. Jakby to okay. nie jest nic złego. Jakby raz tak, raz tak. To, to trzeba wiesz I co, I co było dla ciebie? Dla kolorytu w tym, w tym akcie. No męskość, nie? Mm, ok okej, okay. okej. Czy wi wiadomo, czy turecki książę dramin będzie na ranie? 50 na 50 jest. Quickshot poza Riotem. Ja pierdolę, nie da się lubić tej firmy. Ej, a mówiłem wam już dlaczego Quickshota wyjebali. Przez ten, przez propsowanie akwarlisty No, trochę naki Co? No co? A o co Bo Nie rozumiem. No kurwa, quick shot kojarzysz? Trevor Henry. No ten wiem, 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 wiem. No, no no, no, no. To zleca go, wyjebali, nie? Ale serio, go wyjebali czy odszedł? No, wyjebali. Chyba. Ale... To się no, nie robisz dla nich od momentu, jak na ten, jak wstawił inny caster na Twittera filmik, jak on. Tam gra jakaś muza i on tak wiesz, rękę do góry wyprostowaną podnosi Salut tak zwany wykonuje. To ty gadasz, że no dlatego Że zrobił gest, gest Adolfa, no. Nie, I... takie rzeczy zrobię? No i, i ziomek to wpierdolił normalnie na Twittera, nie? Nie, żartujesz sobie. Nie, serio, serio. Mogę ci nawet linka wysłać do tego filmu No i chuj i dostał kozik. Siemanko, to, to jest do... ten nowy sprzęt fotograficzny. Spierdalaj, Louis, kurwa. Wszystko przez ciebie, źle mi podałeś, co mam kupić. Nie no, tam to że, stryk... że... to i nie ma co żartować. No. W sensie. Jakby tak zażartował sobie po prostu tam po cichutku z tymi ludźmi, no okej. Okay. Powiedzmy, czarny humor, jestem w stanie to zrozumieć, ale. Że Gostek nagrywa i decyduje się wstawić na Twittera, to trzeba być naprawdę pojebanym. A weźmy, pokaż to, bo ja tego nie widziałem. No dobra, czekaj, zaraz to odkopię. Tylko te reptile, no wiem, ale to jest jakiś... Ale to jest jakiś, tego... Tak... To jest jakiś margines. Taki już totalny. Dobra, po, po streamie ci wyślę, bo za długo będę musiał... Kopać. Też, ale Quickshot to jest osoba, która spraw, sprawowała pieczę z tego, co się orientuje tak praktycznie wszystkim. On był bardzo osobą tak, decydującą tak. w tym lecu. On, no on, on był tak naprawdę takim decydował trochę, nie? No tak naprawdę decydował, kto, kto będzie kastować, jak to nie będzie i tak dalej chyba. I co będzie się no. tak, że tak powiem, działo na tej wizji. Więc on tam miał mega dużo do powiedzenia. No szkoda go, lubiłem go zawsze. Nawet jak miał gorszą formę, a zdarzało mu się to, niestety. Ale no głupio, że w taki sposób, nie, Bo ile on ma teraz lat, pewnie z trzydzieści parę, nagle stracił wszystko, co budował przez tyle lat, nie ma żadnej roboty, jest freelancerem. No co, ty, ale to to takie pierdolenie to, że stracił no wszystko. Zgoda, no Głosi się tak o, zakręci normalnie. No dobra, no. Może będzie robił CESa, czy coś innego. No ta. Czy myślę, że jakby wyszły twoje nagrania, jak najebany śpiewasz Erikę, wykonujesz gesty wiadome? Jako kurwa Erikę Co? Quickshot update, ale ja nie widzę żadnych łapek w dół za to co on jakby zrobił. No o bo jakby lu ludzie często nie wiedzą o tym, bo ee, to było dosyć. Jakby szybko to zostało usunięte i ludzie nie mówili o tym głośno. Za bardzo. No w to prywatny filmy, nawet na Twitterze patrzyłem, że nie ma żadnych, jest tylko I appreciate your time i tak dalej. Jakby coś takiego mega grubego odjebało, to wydaje mi się, że niektórzy by nie pisali, bo by się bali. No, nie, no. Ogólnie opinie ludzi były takie, jak patrzyłem na komentarze, to pisali, że no odjebał i trochę trochę grubo, ale w sumie to bez przesady, że będziemy za to ludzi kancelować, nie? Ten Odejczu tutaj to z ale dalej wisi? Serio? Ok. To jest Rich's No tylko. Nie, no, ale za takie coś to im powinien być cancel, dlaczego nie? Cześć, ja zaraz znajdę ten film. O, jest! Nie wiem, czy mogę go na streamie. Kurwa, czekaj, podeśle ci na PW. Patrz. Tu masz linkę, No dawaj baga na twojego streama, no. no, no. A. Mogę to puścić na streamie? Ej, nie, nie mogę, nie mogę pokazać. Co i tego nie można, tak? No, a masz na DC. On. Dać linka, jeśli daje luz. we get ready to show in the early morning. Czekajcie przez na to. No dobra, ale jakby to było int intentional? No, powiedzenie tego tak. Ale nie, 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 bo co... Ale bo tam... czy jemu chodziło, no, że ale... serio popiera, no zakładam, że nie no. Ale nie, 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 chwila, ale on tam nic nie powiedział. Powiedział coś? Tak, tak, tak. Tam słabo to słychać, nie? O kurwa, Luka. powiedział ty bez kitu. Dobra, macie link na czacie, zobaczcie sobie. Ej, ale to trzeba być... Szczerze, to trzeba być turbo idiotą, żeby takie coś zrobić. Tym bardziej, że... No, lec jest bardzo kojarzony, że tak powiem, z pewnym krajem, tak? Który. No, no dosłownie czy, tam są. Nic. No, jakby, no nie, no, jakby przez ten kraj wydarzyła się zbrodnia. No, jakby ja pierdolę, no, legitnie. Pojebane to jest, szczerze. Nie no, to szczerze, to powinien być za to cancel. Jakby kumą, że, nie wiem, ziomek mógłby powiedzieć jakiegoś. I don't know, jakby, nie no, w sumie. Hmm. No nie wiem, wydaje mi się, że już nic nie możesz chujowa. zrobić. Wydaje mi się, że już nic nie możesz zrobić, ale... że, że, ten, że ten ziomek, który to spostawał, wrzucił to kurwa, w sensie nagrał to, nie zobaczył, wrzucił, dodał opis i pierdolnął yy, przycisk wyśli. No to dziwne. Ale nawet są takie foty. Ale też nie wiem, czy w Niemczech nie jest to jakoś bardzo restrykcyjne w ogóle ten temat. Myślę, że. No w Polsce no... też, masz przecież stay, masz zakaz. Ale jest to chronione prawnie? Gło okay. ten, wspierania takich no to... postaw. Okej, okay, no to widzisz. Czekajcie, ja Wam pokażę, widzowie, jak, jakie zdjęcie wstawił Guldborg. Hmm. Jakiś czas temu. A kto to wstawił? Jaki, jaki to ciomek ten wstawił? Ten ciomek, ten ciomek, ten Guldborg. I'm finally, A, Goldberg. I'm finally back on the desk with these lovely faces. Oopsie, chwila przed tragedią. Ale on no, też jakby wstępy. to zrobił, ten Guldborg? Nie, on po prostu to nagrał i wrzucił. Ej, ale ja mam wrażenie, że ten Guldborg to może być jakimś agentem. No kurwa, może. To jakby wiesz, żeby, żeby wykosić. Ale tam ogólnie. Jest Konkurencję walka, rozpierdolić? Ale Imo, tam jest Ej, duża walka moze. o pozycję w tym lecu, tak szczerze. A co uważasz ogólnie o oficjalnym kaście leca? Imo jest strasznie chujowy w tym momencie. Chyba nigdy nie był słabszy niż teraz. No, ogólnie lec jest trochę asłuchalny. zawsze. Tylko te co-streamy, że tak powiem, ratują. Tak, siedzisz w i drela i lecą jakieś szczury czy coś. Ale to tak samo jest na każdej transmisji, bo. Nie wiem. A czy każdy wybiera co chce, nie? Fakt tego, że ogląda to nadal 90 tysięcy osób, czy coś. Bo to, 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 jakby to są spore liczby, nie? No. Jak słuchałem Broksa. Jak słucham Broksacha, to myślę, że myślałem, że mnie popierdoli. No Broksaha się nie słucha jakoś wybitnie. A co ty napisałeś, Louis? To tak jakbyś ty wstał, że wchodzisz do studia, mówisz się, Marko Swaniaku do rajona No trochę tak, no. Ale pewnie by się znalazło na każdego takie białko, jakieś szczerze mówiąc, kto już dłużej pracuje. Ja tam Wediusa lubię wsłuchać, do dojebanie prowadzi. Zamada fajny. Fajny jest Zamada i mi się podoba ten Eragon, ale reszta jest. E, no nie wiem, średnia, średnia. Tak brakuje... W sensie są ok, nie? Ale... mam wrażenie, że im trochę brakuje personality. Mm. Są tacy ludzie, którzy są dobrymi aktorami drugoplanowymi, ale mało jest pierwszoplanowych. Gdyby zrobili pokoje, w których zawodnicy mogą dzielać o kasterą, to byłoby GG. No może. No może, ale. Ja tak z niepokojem patrzę na ten rozwój kostreamów jako kaster, wiem to już wiele razy. No bo to pokazuje, że nie opłaca się aż tak być kasterem, nie? No bo twoja pozycja. Spada przy popularyzacji kostreamów. No, ale to w ogóle, kurwa, bycie kasterem, jak nie jesteś w lecu. No, ja akurat nie uważam, że bycie kasterem w lecu jest super. W sensie na pewno jest fajne, bo wiesz, no, studio i tak dalej, więcej ludzi jest cię ogląda, etc. Ale tam oni mają duże problemy, no bo konkurencja jest dużo większa. Oni nie mają z ale tego mi o... niesamowitych no, wypłat. Wiesz, no nie co mają, chodzi? ale tu bardziej mi chodzi o, to, o hajs, nie? że jakby no za granicą, w tych ligach takich, no nie no w Polsce na przykład to jest tragedia z tego, co się orientuję. No jeżeli chodzi o stawki, ja no. uważam, że stawki są spoko, no problemem jest to, że jest mało po prostu dni do komentowania, no. Ja miesięcznie czyli mam pięć kastów, mam pięć castów od początku tego roku. To jest bardzo mało, to też nie pomaga w tym, żeby być lepszym komentatorem, bo jak mam, powiedzmy, jeden cast w tygodniu, to ja czuję, że cały czas jestem nie rozgrzany. i przychodzę do tego studia i tak się rozgrzewam, jedną mapę, drugą, ale dobra, kiedy, na trzeciej jest Ale okay. kiedyś słyszałem, że było takie coś w Ultralidze, że normalnie mieli jakby lekcje śpiewu i tak dalej, jakieś tam zajęcia poza tym, to prawda, czy nie? No tak, były jakieś zajęcia z ludźmi, którzy zajmowali się emisją głosów, no, ale teraz, jest no wiesz, jest taki problem, że to kosztuje pieniądze. No my na przykład w Ultralidze teraz już nie mamy make-upu, był zawsze, już nie ma. Od tego sezonu to dużo świata musisz na taki make-up. No. Może. Nie, Mówisz? ale i bo esporty teraz już nie, nie jest jakby do uratowania w takim RL-u, nie? Nie, nie, wydaje uważam, się, że... że zupełnie nie. No. Mi, się, mi się wydaje, że ciężko jest w chuj, jakby poza jakimś LFL-em i powiedzmy, na, nawet Hiszpania, te drużyny są kręsko nudne. Nic się nie dzieje po prostu, jakby. A to jest... Dziwne, bo przecież w Hiszpanii jest taki oddany fan, bo jest naprawdę, jak ja patrzę na, e, na Twittera, już... na te liczby, jakie generują, jest bardzo dużo ludzi. No, no ale, no nie wiem, no, może, może ja jestem jakimś hejterem ostatnio sportu może, ale no, no raczej to słabo wygląda, no no nie wiem, ciężko, ciężko i ma. No tak, no mało jest takich zmian, że się dzieje coś zupełnie nowego, tylko jest kolejny sezon i kolejny sezon i kolejny split i kolejne M.A. i kolejne coś tam. Ale by... było to, że z tym EU master yes. zrobili na lanie. To wydaje mi się, że to było totalne wyjście, nie? Poza tego, bo były już takie lany, no. ale nie z taką ilością widzów i totalnie powinno być więcej takich turniejów. Nawet te ostatnie wydarzenie, to byłem w Berlinie i to SKT było i tak dalej, nie? No, no, no. Takie coś. Kurwa, takie coś to powinno być dosłownie. No, okej, okay, nie, nie, że to chwilę, ale takie coś właśnie powinno, że tak powiem, napędzać, nie? To wszystkie te te. te... Tak, no to w sensie jest fajne, że wiesz, ty grając w takim KC na przykład, miałbyś okazję, żeby zagrać sobie na T1 chociażby w jakimś, jakiejś losowej drabince jakiegoś turnieju, nie? A tutaj nie masz na to szans. Jako drużyna ZRL-ów, to ty nawet na naleca sobie za bardzo nie pograsz w trakcie swojego roku. Może parę razy na sklep no, jesteś czołówką. No, jak jesteś jakimś KC albo jakiś Team Heretics Academy, to ciężko. No, myślę, że to zabija nawet w graczach taką chęć do. E, dawania z siebie więcej, bo nie czujesz, że grasz na igoli powiedzmy nie No ale ludzie zleca to są kurwa chuje jebane, które się boją opozycję Ech. i nie chcą skrimować też, no kiedyś tak było, nie wiem jak teraz jest, ale no, legitnie ludzie się boją, bo mówią, że no RL robi zbyt chujowy poziom, a później ci ludzie grają na zrl a i zrl a zacznają ich, nie wiem, wygrywać na nich i się łapki sensom. Już się trochę narracja zmieniła, I guess, ale nadal jakby bardzo, bardzo, bardzo jest do tego. No ale też poziom skrimów jest po prostu strasznie chujowy w Europie. Jakby jest, jest bardzo słaby. Nikt się nie przykłada, że tak powiem, do skrimów. No, może tam jakieś pojedyncze drużyny, nie? Typu G2 się przykłada, ale ogólnie to jest bardzo tak niestabilnie, uważam, na tych skrimach. No to nawet pokazuje ten rok co byłem w K-Corp, no ja ilość gier, które zintowałem, albo nie wiem, ktoś zintował, bo na przykład się spóźnił do biura, albo się nie wyspał, albo coś źle zjadł, albo nie wiem co, albo coś się wydarzyło, no to to jest po prostu nie do zliczenia, jakby takie coś w sporcie wydaje mi się, że jest totalnie nie do zaakceptowania, nie? No to czemu w e-sporcie to jest akceptowalne? No bo znaczy, są ludzie, nie, nie którzy ma... są clueless, na wysokich stanowiskach, jakby okay. na wysokich stanowiskach są zatrudnione osoby, które totalnie biorą pieniądze za nic. To są NPC, które grają sobie bardzo często w jakieś inne gierki, podczas pracy biurowej nawet i poza biurem. I mam nadzieję, że kiedyś ktoś o tym powie wprost, a nie będzie tak, że każdy bierze hajs i ręka rękę myje. I taka jest prawda, jakby jest bardzo mało osób kompetentnych, na przykład Hachi. Uważam, hmm. że jako trener jest, no uważam, że no już kurwa. No, jak był, był w One, był uważam, że chujowym trenerem. Ale on w roli dyrektora się bardzo dobrze spełnia. Myślę, że. No. patrzy w roli dyrektora, żeby tam ogarnąć i tak dalej, no fajnie, fajnie się spełnia. Okej, okay, ten roster nie najlepszy, ale też. Wydaje mi się, że ciężko mieli też skomplementować jakiś dobry roster. Ja bym może postawił na jakichś takich nowych ziomków, żeby nie płacić tyle siana, nie? No. Ale no to jakby nie, nie mój projekt i wiesz, to jakby to nie ja decyduję o budżecie, nie? Jakby I don't care. Hmm. Ale, no, po prostu, jakby. No, nie będę wymieniać zniku. Ale, no, niektóre osoby w lecu, szczególnie, to to po prostu jest tyle siana jest zarabiane, że to jest hit. No to co, no patrz. To... No, ale to się ciągle słyszy, to... że ludzie tacy jak Fly czy Aranea. No, ale patrz, no, o, historia. Nie się mówi, nie? Byłem, byłem w BDS. Co się no. wydarzyło w BDS? Hmm, w... Co się wydarzyło to... w BDS? Kto... Ile osób zostało odsunięte od stanowiska, jeśli chodzi o kontrakt? No tam przecież, kurwa, ile? Z... Cały czas było z jakieś 5 no, osób te rotacje? No, no dobra, ale było kto? Kontrakcie? Z gra 10 osób, co w kontraktach? Grab gra został odsunięty i chyba no. Duffman. Na przykład tak. teraz k korp k mam to. po trzech tygodniach został odsunięty. I co to znaczy? Jakby co to znaczy? To oznacza, że już został popełniony, popełniony błąd. Jeżeli mm. po trzech tygodniach, czy tam po czterech, tam nie wiem, po miesiącu zmieniasz trenera, to już coś się wydarzyło, nie tak. I ten gościu to nie jest tak, że on wnika. On nadal dostaje siano do końca roku. Dobra, a co ty uważasz o tym, o tym gościu Reha? Bo ty chyba się powinieneś z nim przeciąć, nie? Bo on był tylko w KC. No nie, no, Rea to mówi ja dobry nic ziomeczek. o ja nie słyszałem, okej. Okay. No. Ale on jest dobrym coachem, czy to jest bardziej taki ziomek, który ma... Być, robić Ogólnie. atmosferę i nic nie popsuć, jest, bo tak. mam wrażenie, że to nie jest taki, wiesz, no, ale coach cały Ale cały k nie wazuje na tym, że oni mają trenera i powinni mieć trenera. Tam trener nie może być taki jak Yamato Kanon. No, to mhm. nie ma opcji, że to się wydarzy, w sensie, że to zadziała. Od początku było wiadomo, że Yamato Kanon tam nie zrobi nic absolutnie, bo tam, no, tam nie potrzeba trenera. Tam wystarczy, żeby był ziomek, który nie przeszkadza i robi, że tak powiem, jakieś rzeczy w Excelu. Jak ja tam byłem. Czyli co, czyli rządzą zawodnicy, tak? Zra zawodnicy no Nie, że rządzą kametą, zawodnicy, prostu... ale. ale ten, nie, że zawodnicy, ale jak ja byłem w k no to wszyscy razem współpracowaliśmy, tak? Rea, Rea przychodził do mnie i coś tam kimiliśmy. Targamas miał bardzo dużo do powiedzenia w drafcie i to jest jakby taki wspólny tego. A jak przyjdzie trener, który będzie dyrygo dyrygować i powie, tak, dobra, ty rób tak, ty rób tak, ty rób tak, to tam to nie zadziała po prostu, bo tam jest inne, że tak powiem, inny system, nie? Co jest złe, czy dobre? No ja uważam, że trenerzy powinni mieć więcej do powiedzenia ogólnie we sporcie, mm -hmm. y ale no, często jest tak, że nie dostają tyle space'u od, y od osób wyżej, nie? Czyli twoim zdaniem w KC, co żeby KC działało, musi być tam słup na coachu? Ale co to znaczy słup? Ja na przykład no, no, nie uważam, sobie. żeby był słupem. Okej, okay, no dobra. Jest spoko, okay, okay. jest spoko gościem, który robi swoją robotę, prowadza fajną atmosferę i nieironicznie to już jakby wystarczy, bo czasami trener nie musi się jakoś wychylać. W BDS wydaje mi się, że to jest fajny system, bo tam jest MENKU, który tak. ogarnia taką stronę, że tak powiem. No. Striker też ma dużą wiedzę, ale no Menko ogarnia taką stronę taktyczną, a Striker jest takim bardziej gościem, że łapie za mordę, nie? I na przykład tamci gracze tego potrzebują. Bo jest tam Adam, który musi być łapany za mordę i uważam, że coś o czym nie mówi się w tym sezonie to jest odsunięcie Adama od playoffów. Okej, okay, BDS no jebało możliwe przez to, ale to pokazało jak dużo do dopowiedzenia, jak dużo zaufania dało BDS trenerom. I to pokazuje, że to jest giga sigma organizacja, która jest skazana na sukces. Bo A co oni twierdzili jasno, że, że po prostu ktoś się nie zachowuje profesjonalnie, odsuwamy go. A co ty uważasz o tej aferze z Adamem? Bo ja słyszałem jakieś takie plotki, nie wiem na ile one są prawdą czy nie, ale łacimy jakieś takie plotki po scenie, że Adam podobno dogadał się z jakimś innym teamem i po prostu yy, i potem się jeszcze spiął ze strikerem. To. No nie wiem, yy... Adam, Adam jest. Adam ma mocny charakter, no ale to co no. Bo się zastanawiam co, też, co, co też ludzie się co się wydarzyć, czy on też, nawyzywał też, tego strajkera, że się gówno znaczy, o co chodzi? Też ludzie nie ogarniają jednej rzeczy, że e-sport, ok, w nazwie według wielu jest różny tak od sportu, ale to jest kurwa sport, to są historie. To jest siedem osób w szatni, a czasami nawet no. więcej, które mieszkają razem, kłócą się, no to tak jak jesteś w związku z kimś, no kurwa kłócisz się. no. Spłócisz się i musicie dojść do jakichś wniosków, tak? Razem. Tutaj jest taki problem, że codziennie musisz dochodzić do takich wniosków. Jeżeli jest jakiś problem, który narasta, to pod koniec tygodnia tych problemów jest 10 i musisz się rozwiązać. I wyjście na piłeczkę, na siatkówkę, bo jest i spędzamy fajnie jako drużyna, często nie rozwiązuje tych problemów. Jeżeli jeszcze idą za tym wyniki, że wygrywasz, to spoko te problemy są, że tak powiem, zakopywane pod ziemię. Ale na przykład k w w Summersplicie ostatnim, gdzie wygraliśmy i u Masters lfl mieliśmy bardzo dużo problemów i te problemy były rozwiązywane praktycznie codziennie. I pod koniec sezonu tych problemów było kurwa z 20, nadal. Mimo tego, że wygraliśmy wszystko, to sezon był taki trudny, że jakby nikomu się już nie chciało grać razem. Tak jakby ze sobą. Przez pewien czas, że musielibyśmy zrobić sobie przerwę od siebie na dwa tygodnie. I wydaje mi się, że wiele tak drużyn działa tak samo w sporcie. Że po prostu są charaktery mocne, które budują szatnie I, i tak samo jest tutaj. Tylko gramy w gierkę, która jest opakowana fajnymi postaciami, ładnymi skinami i zapominamy o tym, że jeżeli tutaj nie będzie mocnych charakterów, to tak naprawdę te drużyny nie będą istnieć. To pokazują Chiny. W Chinach ci trenerzy to często schrają na tych zawodników, mówią tak, co ty kurwo odpierdalasz? No, ty, ty widziałeś co, co odpierdalasz? Te, te klipy, które. No, ale ale z ja to DJ, szanuję w chuj. No ja też szanuję w chuj. Jakby trener do mnie podszedł i powiedziałby tak, ty kurwo jebana intujesz na screamach, to ja bym powiedział, no. przepraszam szefie, już kurwa skupiam się. I bym powiedział mi legitnie, że mnie wyjebie, ja bym chciał takie coś, tylko że brakuje takich ludzi. Często trener to jest gościu, który nic nie mówi i tylko siedzi przed kompikiem i tak, za kompikiem mówi tak, it's ok, it's ok. Kurwo jebana, to wypierdaleś z tej organizacji, co za tych hajs bierzesz. Wierzyć, no, często nie często robić, to... trenerem jest były gracz, nie? któremu trochę brakuje. No, dla, 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 dlatego, na przykład, nie? dlatego na przykład Rea szanuje, bo Rea wiesz, mimo tego, że jakby, no, tam nie ogarnia za bardzo jakieś makro, to on na przykład podchodził do kogoś i mówił, że słuchaj, no tutaj wydaje mi się, że nie powinieneś tak robić, tutaj sobie pogadajmy, brał kogoś na spacer i tak dalej. I nie miał jakiegoś super mocnego charakteru, ale nadal był w stanie pogadać z kimś i wprowadzał taką fajną atmosferę, nie? Tutaj ktoś pisze, że no. sytuacja z IG, jak było z danym, no ale sytuacja z IG i danem była zupełnie inna, bo w, tam, w tym przypadku no, Dane miał jakieś. Nie, jakiś... o, nie miał. mówimy o tym, że trener był dla niego, nie wiem, no abusive, czy powiedzmy był ostry, tylko że ignorowano jego problemy zdrowotne, żeby mógł zagrać i zrobić wynik może. To, to było niczne wykorzystanie gracza i wykorzystanie go przez orgę. To zupełnie inne tematy, szczerze mówiąc. A, a propos y, jeszcze ostrych coachów, to ja widziałem takie klipy i oficjalny profil EDG na, Twi na tego, na TikToka je ja wpierdalał, jak coach mówi do tego midlanera, Fischera, że y, ciągle y, popełniasz te same błędy, trenujemy na każdym, coś na każdym screamie mówię ci, co jest nie tak, a ciągle intujesz oficjalnie, jak się nie naprawisz, to będę musiał cię wyjebać na summer. I, no, i to jest cały TikTok i wrzuca to Orga normalnie. No, i to jest zajebista. A stoi ten Fizer taki smutny. Clean no, ja powiedziałem, że Casey nie potrzebuje, bo, bo teraz w tym momencie Casey w lecu. Uwierz mi, że tam trener może tylko utrudnić w tym momencie. Po prostu wiem, jak działają ci chłopacy, i tam nie ma osoby w drużynie, która jest w stanie, że tak powiem, podjąć decyzję. I wielu tych graczy nie będzie szanowało, jakby osób. Inaczej, najbardziej będą szanować swoich zawodników, z którymi grają. No. I. I wydaje mi się, że jakby o to chodzi, że tam gracze mają bardzo dużo. chcą mieć bardzo dużo do powiedzenia, działają w specyficzny sposób. I po prostu dla mnie. Ja bym chciał takiego trenera. Ale to jestem tylko ja. Jest jeszcze czterech innych gości w drużynie, nie? Więc no zawsze musi być coś dobre dla ogółu. Chciałbym mieć takiego trenera ogólnie w mojej karierze, no to nie znaczy, że to się wydarzy, tak? Ale ogólnie trenerzy są. Wybierani przez losowanie w maszynie losującej we sporcie. I nie no mają też... żadnego backgroundu, że tak powiem. Nie mają żadnego warsztatu. Są, są osoby, które zrobiły strasznie duży improw i mają warsztat, ale ogólnie to jest ma mało osób, które jest dobre, nie? Najlepszy trener, jakiego ja miałem to był Daylor prawdopodobnie, czyli gościu, który zrobił 20 chyba 0 z Fnatic swego czasu. Gościu, który totalnie nie ogarniał nic jeśli chodzi o makro. Jakby on nie wiedział, co się dzieje, jakby on chyba pytał, na czym polega w ogóle ten spell, ale <laughs> sposób, w jaki on zadawał pytania był tak bardzo trafny, że ty sobie odpowiadałeś na pytania, na które nie spodziewałeś się, że jesteś w stanie odpowiedzieć, po prostu hmm. sam uzyskiwałeś odpowiedź, on po prostu cię nakierowywał. A bardzo jak dużo on w ogóle doświadczonych zawodników jak, to, to... Jak, się wchodził, musi zadawać jak on wchodził do szatni, to była cisza po prostu. Hmm. Jakby ja kiedyś usiadłem obok niego w zły sposób, w sensie tak na wyjebaniu, że była rozmowa i tak sobie usiadłem, tak, że wiesz, jak przed kąpem sobie siedzisz, plecy w dół, głowa w fotel, i on kurwa przyjechał do mnie fotelem i mówi, What the fuck are you doing? I tak wiesz, że zaczął, zaczął mi cisnąć tak, że, że jak mam go nie szanować, to niech wyjdę z tego pokoju takim poważnym głosem. I ja wtedy się tak zdygrałem, że mówię, co jest kurwa w ogóle, nie? Jakby nikt tak nigdy nie powiedział do mnie. Pojebane to jest. I tak. Nie, że jakoś tak krzyczał czy coś, tylko po prostu takim wzrokiem, jakby czujesz, że jest po prostu, wiesz, szacun, nie? No, no, no. No to trzeba mieć taką charyzmę. Trochę trzeba No Tak, trzeba się z tym tak, urodzić, no ale to. Nie? Ale wiesz, ale i są to jest ten problem, Freskowy bo... bardzo fajnie no. mówił o tym jego treneru, e, trenerze. Myzecie, no. Jak byliśmy no na Umaster graliśmy na siebie, to on mówił w samych pozytywach o tym trenerze, że. Że on jest zajebisty, że on tam wszystko ogarnia od początku do końca. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo Madlając weszło, ok, teraz nie mają najlepszych wyników, ale w pierwszym sezonie to było widać, że oni będą mieli dobre wyniki, bo przyszli z tym samym nastawieniem, które mieli w RL-u, ten sam playstyle i dodali jeszcze do tego upgrade leśnika. Więc wszystko było dokładnie jeden do jednego. I to musi po prostu zadziałać. Tym bardziej, że w Winter poziom jest chujowy. No. No właśnie to, to jest taki problem. Mam wrażenie teraz, jak jest nowy system dla ludzi, którzy mają jakieś opinie. Czyli, że tak szybko kończą się sezony i, yy, i, i tak mało dobrze zweryfikowanych teamów jest jakościowo, bo gramy bardzo prędko, że dużo opinii jest nietrafionych i potem ludzie chodzą i wyzywają, tak, ale chuja się z nas i tak dalej, albo opinie w ogóle są błędne i, i, i jakieś wymagania wobec teamów są słabsze, no bo na przykład. Gdyby sezon trwał normalnie tak długo, jak trwa w Korei, w Chinach, e, i, i byłoby tak samo w Europie, no to ja myślę, że Mad Lions pewnie też by teraz złapało jakoś sadyszkę, nie? Po dobrym starcie, jakby się przeciwnicy docierali i pewnie gdzieś byliby w połowie, a tak? Mają już drugie miejsce na, na Winter. No i co? Czy są drugą najlepszą drużyną w lecu? No moim zdaniem nie. Takowy rol powiedział. No nie, 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 To nie, jest nie, nie, na nie. Nie. tyle. No. Ale ogólnie pewnie tak od. Zaplecza, wszystko to jest takie zabawne, jakby całe komplementowanie drużyn. W Lecu na przykład nie ma żadnych tryoutów, nie? Jakby. To nie, jak sobie myślisz, że tam coś jest przemyślane, to kurwa, jesteś idiotą. Po prostu jesteś kurwa idiotą. Tam po prostu jest kto zagra więcej godzinek z kimś w Battlefield albo w coś, to czasami wchodzi. Czasami po prostu sobie wchodzi Ziomek, bo jest kurwa hype na niego. Albo ludzie myślą, że jest hype, no po prostu jest jakby o kawę. Jackis na przykład? Ta, 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 na wszystko, przykład? Nie wiem, jak, jak, nie, wiesz, nie mam pojęcia. On, on podobno był jakimś talentem, coś, ale nie wiem o co chodzi. Ktoś coś się pisał, że. Excel jakimś, jakimś programem badało graczy i próbowało takiego manipola zrobić. Nie wiem na ile to jest prawda, ale nie zdziwiłoby mnie to. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale ogólnie to większość graczy jest, że tak powiem, losowana przez maszynę losującą. Unlucky. Upada wizerunek wielkich tych. No ale to chyba wszystko kwestia tych GM-ów bardzo często, nie? Których w ogóle już nikt nie rozlicza za nic. E, no bo co, masz nad sobą właściciela, inwestora, któremu łatwo często nawinąć makaron na uszy, nie? Bo mało no, ja jest uważam, ludzi, że którzy... byłem. Ja uważam, że byłem ofiarą w BDS. Mhm. Myślę, że, myślę, że nieironicznie lekko zostałem strolowany, szczególnie na Summer Split. A kto był tam GM-em twoim? Ale to to whatever, ale jakby narracja a, była taka, się. żeby zbudować okay. long-termowy projekt i wiesz, że no no Summer no. Split są jakieś, nie wiem, igrzyska śmierci w Korei, które nie powinny się nigdy wydarzyć i powinniśmy trenować tym samym rosterem, ewentualnie no nie wiem, zmienić jednego zawodnika dwóch w sensie jednego dwóch mam na myśli na jakby dobrych rolach, tak? Albo wziąć chociaż, nie wiem, jakiegoś suba, żeby gościu czuł oddech a wydarzyły się takie dziwne rzeczy, że no, nie wiem, jakby. Nie wiem, to co się działo w Korei? <laughs> Raczej zostanie w Korei, ale nie powinno. <laughs> to były jaja, po prostu co tam się działo. Czekaj, tam Erdote był z wami jeszcze, tak, czy nie? Tam, było, tam byli wszyscy, tam byli wszyscy. No, no to Erdote mi trochę mówił, właśnie też wspominał, że to był bardzo dziwny czas. Ta to nie operze. jest tak, że wiesz, jakby moja są... kariera, jestem teraz gościem, o współczuj mi, nie, 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 chodzi no. mi o ten cały okres BTS, bo ja ogólnie, ja myślę, że ja sam sobie strollowałem karierkę, idąc na przykład do Origin, strollowałem sobie karierę bardzo mocno, bo byłem młodym chłopaczkiem, który pomyślał, że ja pierdolę, jest oferta zleca, musisz to przyjąć, też była inna sytuacja wtedy, bo nikt, yy, nikt ci nie mówił, co jest dla ciebie dobre, a co nie jest, była meta na Korańczyków, i tak dalej. Więc takie nastawienie było, że albo teraz lecę, albo nigdy. No teraz jest trochę in inne, to jest bardziej kalkulowane. Dużo młodych osób, które ma ofertę, zleca, nie przyjmuje tej oferty, bo wiedzą, że się wjebią w gówno. Mhm. No. Ja mam żal do Grabsa OBIT, jest. Miałem szacunek do gościa, ale. Graf's miał duży wpływ na tę te, na te drużynę czy niespecjalnie w sumie? Ja chyba nie chcę się wypowiadać. Okay, na temat okay. tego. Jeszcze. Depoko. Czemu kurwa... Aha, to masz dysiciel dostałeś ten. Dostałeś automatycznego bana. No to się, to się zdarza. To się zdarza. No a co myślisz Wiesz, o tym? Co żeby... Dużo się nauczyłem, no dużo się no. nauczyłem od Grabsa, bardzo dużo. Bardzo dużo się nauczyłem w ogóle podczas sezonu BDS w lecu takich <laughs> życiowych rzeczy. Bardzo dużo, oj bardzo dużo. Życiowych, czy co masz na myśli? bo <laughs> no, jak ten świat funkcjonuje. A, okej, okay, rozumiem, rozumiem. I nie tylko. W ten, spo... ten sposób. <laughs> No i co? I to jest już twój koniec ze sportowej przygody? Chyba useless, co? Czy jeszcze byś jakiś last przyjebał? Jakbyś dostał ofertę od Zitten jakąś zajebistą finansowo, to by cię w ogóle jakkolwiek to kusiło? Ale miałem ofertę od nich, to taką całkiem spoko, w sensie, domyślam się jaką mógłbym mieć, ale odpuliłem. Ciebie satysfakcjonuje streaming? Nie wiem, Jak a teraz... A teraz to ja w ogóle nawet o tym nie myślę. No. Nawet po takim kontekście może to jest złe, ale zarabianie hajsu mam teraz totalnie wyjebane, ile... ile na koniec miesiąca wpływa siana. Ważne, żeby okay. na ZUS było na zero, a tak to później to wyjebane. No bo... No teraz się skupiam po prostu na innych rzeczach w życiu, które. Na które nie miałem czasu się skupić i teraz to robię. Czyli jakieś. No nie wiem, takie... O no po prostu jakieś inne rzeczy. Czaję, czaję. No wiem, że dużo graczy, wiesz, ma po prostu drive do rywalizacji jako takiej, nie? Więc jak kończę, no to jest. No ale mi tego brakuje tego, mocno. Mi, ale to mi tego brakuje. No, tylko że, że masz, jakby. No. Tylko że ja pierdolę to RL już. Mi się już nie chce grać w tym RL-u. Już ty razy to wygrałem, w gówno. Już jakby. No. Nie chce mi się. Wydaje mi się, że zajebista historia była napisana w tamtym roku, nie? Tak. Jakby Unlucky z tym k nie wyszło. No, ale tyle. Jakby nic no dobra, z tym nie zrobisz, nie? A jakbyś miał zrobić team dookoła siebie, nieograniczony budżet, to jakbyś taki wymarzony team zrobił. No, okej, okay, korp, nie z poprzedniego sezonu. Okej, okay, po prostu jeden do jednego. <grym> bo to <coś> się <grym> fajnie byłoby zobaczyć, wiesz, jakby to wyszło, nie? Bo no. Bo wydaje okay, mi się, że na skrimach, na skrimach był potencjał. A tak to, jak mam nieograniczony budżet, no to to jest, wiesz. To pytanie jest bez sensu. Wiadomo co powiem. No wiadomo, w Europie DeLord. powiedziałbym, że jakiś Dalej. kurwa Caps, Delord, Ulite. <laughs> Wander na coachu teraz. Ej, proszę. ale nie ironicznie, jakbyś miał, jakbyś miał Capsa no. i Delorda powiedzmy w jakimś picku, byłbyś w stanie wygrać Europę, bo Caps jest tak zajebisty, <laughs> że on by ci solo wygrał. Jakby dobra meta siadła, dobra forma, no Delord byłby mistrzem Europy. Poważny. No Caps jest taki zajebisty. No. Kapsy z gościmy. Słuchaj, Delord krew... na Treszu coś nie zaś też potrafił, tak? Szanuj jego hmm. czasy w prime. Kaps kierował tyle karier. Nie? ironicznie Caps dał zarobić tylu ludziom. O kurwa, nie, nie wiem czy jest lepszy gracz w Europie, kiedykolwiek. No, można, że Polacy napisał, że Jankos, ale chyba tak realistycznie to nie ma. Gdzie? <laughs> 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 Jan, Janko bez i Imo wiem, że tutaj napiszecie XD, ale nie no. wiem, czy by... Istniał, tak jak teraz. napisał napisał, że jesteś antypolakiem. No ale, ale szczerze, no... no jakby, jakby, nie ironicznie, Caps w kurwę skierował te G2 i P. <noise> no w kurwę, no, no ja pierdolę, no szczerze. No, możesz pisać XD, ale wyniki Jankosa przed Capsem, znaczy przed G2 chyba nie były jakieś super, czy się mylę. Wejdź no, tu tutaj i powiedział że coś tam było. Przed G2, Mistrzostwa Europy w sensie. Pojebało, no ok, może uważać, że pojebało, jakby. Możesz, możesz pisać XD. Ja uważam, że Jankos jest zajebisty, nie? Jakby jest osobą, która przede wszystkim wprowadza bardzo dużo do szatni. Ale jak się to szyni ale... od razu, jako Jankosie. Ale to nie jest tak, że nie szanuję Jankosa. Po prostu, no kurwa, no nie wolę powiedzieć. Tylko bardzo Cups... Kapsa. No. Ja no, nie wolę powiedzieć, że Kaps nie nosił solo tych gier. Jak sobie przypomnicie pierwsze sezony Kapsa w lecu, to przecież no. ten gościu kurwa wywoził. On po prostu wywoził. I to jest jakby fakt. Po prostu. Ja, ja rozumiem, że Jankos, nie wiem, grał wokół Cubs i tak dalej, kumą to, ale on po prostu wywoził tak, że klacz, klacz factor. Random Bruce, Syncrof, Caps, effect The Lord, gwarantowane mistrzostwo świata. No Jankos się, to że... by far najlepszy jungler w, w Europie. Nie, nie, nie wiem czy jakikolwiek jest close nawet. Nie, tak all time chyba nie. na no, pewnie... Pewnie kiedyś, jakbyśmy przynieśli w kapsule czasowej takiego rainowera z tego genialnego sezonu Fnatic, no to pewnie tak, ale, ale jeżeli chodzi o stałość występów, no to chyba nikt się nie zbliża do Jankosa. Przecież to jest powtarzalność wyników przez tyle lat. No. Myślę, że Elioja ma potencjał, żeby w przyszłości może być taką osobą. Inspire, gdyby został w Europie, też pewnie mógłby mieć taką szansę. W ogóle Inspire trzeci sezon gra w tym NA z rzędu, na miarę MVP całego splitu. I to jest pojebane. Czy to problem Ordu, z Elioją jest taki, że myślę, że Elioja nie gra przede wszystkim z najlepszymi graczami, nie? I teraz na mm -hmm. przykład Jankos i Mo nie ma opcji, żeby wygra Europę albo cokolwiek już osiągnie, bo po prostu ma zbyt chujowych graczy. No tak. I to nieważne, jaką miałby formę, już po prostu tego nie zrobi, bo Las jest useless. Jakby Las jest rolą, która, jak masz dobrych zawodników, to ustawiasz sobie pod nich, ale ogólnie Las nie jesteś w stanie nic zrobić na competitive. No. I to. Jakby ja A, wiem, że to... teraz na świecie XD i tak dalej, ale jak masz typ przegrywające linie, nie ma chuja, że coś zrobisz i to faktycznie. Pokazywał... No, ale to, to, to czekaj, to czekaj, to ja cię zapytał o zawodnika, o którym teraz dużo się mówi, który trochę. trochę wychodzi na przekór twojej tezie, czyli Milky Way z FPX. Kojarzysz ziomka? Nie nie oglądam nic w LPL-u, tylko że. Jakby nadal okay, Jak się okay. zachowują jego linie? Czy wygrywają, czy nie? Bo nadal mówię, że las jest jakby jakie wygrywające linie. Właśnie... Właśnie chodzi o to, że jego linie nie zawsze wykrywają. A on okay. w każdej grze Ten... mega dyma. Co się, okay, możecie no to... z... sprawdzić zionka, bo jest ciekawy, ciekawy case. No a to szkoda, bo kurczę myślałem, że masz opinię, bo to jest taki. Nie, nie. nie Gra nie, nie. W pierwszy w ogóle sezon rozumiem. w LPL-u, e, kieruje FPX, tam ma taki no średni team, bo on ma co? Dogdama, lighter. Które ma miejsce? Mają? E, chyba czwarte mają. Okej, okay, czyli z FPX, zobacz, najpierw bo to to. Jakiś bułów, kary leśników. Tak, tylko no, on jest wychowankiem RNG, więc go tam ściągnął sporo, powrotem, oni go wypożyczyli. No i teraz yy, on jest totalną gwiazdą, nie? No, mają czwarte Ta. miejsce: 10-4. 3 miny z rzędu teraz. Pokażę Ale to nie zgodzi się ze mną, widzowie? Z jest zależny? No, zobacz jakby. Nie, ja uważam, że jest zależny i, i ja jakby... na przykład y, zgadzam się chuj. z tym, co ten, co I will dominate pisał ostatnio. Y, o tym, że jacy są najczęściej pikowani czy na na i... Jaki mają procentowy damage? Jak mały jest ekspa, że to praktycznie jest drugi support, i grasz jakiś rel, ma okaję tylko i tak dalej. Bardzo często to jest taka docelowa decyzja timu, nie? Żeby po to grać. Dobra, co tutaj ludzie piszecie? Ale też to, ale też jakby. Czytaj te komentarze, jak ktoś hejtuje, bo to ja jestem ciekawy, jakby sobie podyskutować. No nie? ale, no dobra, bo to jest ja taki. Bo ja mogę wier, dać. Ja, 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 ja mogę dać. No. No, Okej, okay, no to. Okej, okay, to. Proszę czytać, bo podskipa. ja jestem. Ale, dobra, to. to Okej, okay, widzowie, to jeżeli merytorycznie się nie zgadzacie z synchrofem, to napiszcie teraz taki komentarz na serio, żeby, żeby można było się odnieść, nie? Ja jestem ciekawy, no bo na przykład, jakby to widać nawet w Europie. W Europie to jest zajebisty hmm? w ogóle przykład. Jakby zobacz. Jakby jak Jankos musiał się napocić, a i tak to chuja na przykład dało w niektórych gierkach, bo po prostu, leś, po prostu linie były zbyt chujowe. Tutaj pyta na przykład Vekarius, to może ja odbiję pytanie, czy Caps mógłby zagrać no. tak dobrze bez tła w postaci Jankosa? To jest ciekawe pytanie, tylko jakby jest ciężko trochę to oceniać, bo grał przez całą karierę, tak, praktycznie z Jankosem. No jeszcze miał ten etap z Broksachem w teamie. I wtedy Broxah okay, wyglądał tylko, dobrze, by the way. Okay, tylko to jest trochę... Nie dobra, to, to jest w takim razie totalnie chujowe odbicie piłeczki, bo Cap z trzema innymi leśni, różnymi leśnikami dochodził do popierdolonych, że tak powiem, miejsc wygrywał Europę, praktycznie wygrał Mistrzostwa świata? No, w finale był z tym proksachem, w sumie. Fair. No tam było close, no więc jakby... Broxacha, jak ktoś mi na że broxach kurwa jest evenementem czy coś, to XD. Broksach, gościu został wyciągnięty za fraki do finału. Okej, okay, mm. miał dobrego Lisina, ale gościu, no. jak wy nie macie pojęcia, jak kurwa się dzieje w grze. Ziomek na zblokowanej kamerze grał, on nawet na linię nie patrzył. To o czym my mówimy? Ziomek nie patrzy na linię i dochodzi do finału. Kumasz to, że jakby nie patrzy na linię. Tutaj, o pytanie od Rymca. Fajne. Grałeś z dużą ilością polskich zawodników. Z kim grało ci się najlepiej? Linia po linii nie muszą być bardzo dobrymi zawodnikami, albo nie musiałeś mieć dobrych wyników. Czyli, taka, twoja ulubiona piątka zawodników. No, w przegrywał, nagrawia na, na, się na gl, las. Mm, najlepsi <grym> zawodnicy. No. Wydaje mi się, że z Polski. Miwak, do kiedy, do, dopóki nie, zagra, nie zaczął grać na ramię z dziewczynami, był dobrym zawodnikiem. Ale on kurwa nie gra na z dziewczynami. Nie mów tak, bo to. to w mam No wiem, wiem, ale w pewnym że ten mem, ja dosyć blisko z miwakiem, że ja w pewnym pewne tarcia. No to nie, to nie, to nie. Nie, ogólnie to tak na poważnie to chyba agresivo najlepszy zawodnik, z którym grałem. Bardzo dużo się od niego nauczyłem. Mm -hmm. Ja zawsze będę doceniać agresywo, że go miałem w WDS w SummerSplicie. Mimo tego, że wolałbym mieć Adama. Tylko dlatego, że uważam, że ten, ten roster powinien być dokończony. Jakby powinien być taki roster w SummerSplicie jak Spring. Chyba, że no nie wiem, wymienilibyśmy BOTA. W sensie ADKERY, bo myślę, że Mati totalnie się nie odnalazł i to było widać. Mm. Więc myślę, że tak. agresywo. Na Midzie? Z kim ja grałem na Midzie? W sumie nie wiem, z kim ja grałem na Midzie. Stakenem. No problem jest taki, że Saken nie funkcjonuje bez mojej osoby. Wpisujecie. Więc Vlog Jakby no nie wiem. Znamy. To jest tak, że. Nuklearin. Jakiś... Wysocki. O o, o In, to wydaje mi się, że to był najlepszy Midliner, z którym grałem. Tylko tylko Scarlet, nie byliśmy Sebex, się. Ja dogadać Mati. i strasznie... Strasznie chujowo pracowałem. Wydaje mi się, że Nuklir miał największy potencjał i był najlepszy z nich wszystkich. Ty z Madzi Felixem grałeś w teamie. Jo. Nie, Madzi Felix był chujowy. Hatrix. W sensie Ninja. był dobry, ale z Madzi Felixem nie dało się wygrać. Miał za dużo problemów poza grą. Ale takich, że co, że nie ogarniał życia, czy? Na no stary, on nawet nie wiedział, że trzeba zjeść. Aha, no dobra, to troszeczkę pojebało. No, on nawet nie wiedział jak się je, albo nie wiedział, czy trzeba iść spać. Ja jak ktoś nie wie, czy trzeba iść spać, to wydaje mi się, że to jest duży problem. No, no jest. On był, w, on, był w, on był w stanie nie spać 20 godzin Ja pierdolę Dawid gdyby napierdala, no. Napierdalać całą noc w Soloku, przyjść na 11 no. do biura, rozpierdolić Hatrixa <laughs> i znowu napierdala 10 godzin i tak <laughs> kurwa przez 2 dni. On w ogóle po co tak aastrali są. Ale w long termie to wiesz, to się nie da. Jestem rasistą? Nie. Wiem. Raczej nie? No dobra, teraz AD. Z kim na AD. Woolite, Kaliste, Xmati. Nie grałem w Woolite. Em. Grałeś Ksayoka w 2. No ale to nie to samo. No <laughs> wiem, Puki Style, najlepszy, Laker. Najlepszy, najlepszy był Laker, tylko Laker to Pierdolony idiota, imbecyl. Że, <laughs> no. że Laker skończył. Tam, gdzie skończy, to jest jebanym kretynem, bo Laker powinien grać w Lecu i powinien sobie dymać, ale ma spierdolony mental i no niestety tego powstrzymało przed byciem jednym z... lepszych adekery w Europie. Laker, to jest smutna jak, historia, bo akurat... Pytacie, się a, 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 akurat do, do Lakera będę miał w chuj duży żal zawsze, bo myślę, że to jest gościu, który totalnie powinien być w Lecu i kasować gruby pitos, a sobie po prostu... no po prostu mental chujowy i tyle. Ogólnie Laker, drodzy widzowie, grał w tym sezonie w druzynie, która się nazywa, o proszę, Esprit Sonnen, w drugiej lidze francuskiej. I Esprit Sonnen zrobiło czwarte miejsce w playoffach gra, no, drugiej dywizji LFL-a. Nie, ja, to nie chodzi o to, że był toxic, po prostu... Nie, ja, jakby ja pamiętam, jak w Agro jeszcze było tak, że po prostu... Laker miał no takie podejście do Soloku, jakie miał, no mówił, że nie da się grać z kurwami w teamie no, w każdym meczu Laker i jest w stanie po przegranym, i po przegranym przegranym soloq jest w stanie zajebać 10 gierek insta i laoi Albo no. ramus, albo nie wiem co Albo coś do lasu i no mówi to tak, jungle upe, jungle Ja jungle <laughs> To zawsze mega lubię Ja zawsze no, ja lubię zawsze mówić te historie jak y Raz, kurwa, oglądałem jak ten jak Screamy grali czy coś w GH, Lakier tak się wkurwił na coś, nie to chyba nie były Screamy, to chyba było zwykłe solo queue. że pięścią pierdolną w monitor normalnie. Ja, ja pamiętam jak I wszyscy lakeru, siedzą, bo... patrzą kurwa w szoku, nie, co się odpierdala, on no, zajebał ja, bo... ten monitor i gra dalej, ale to, no. Ale to w Devil's One to co chwilę było napierdalanie w tego, tam to normalnie biurka latały. Ale pamiętam, jak kiedyś laker... wysłała yy, pani dietetyk, to był laker albo Matisław, tak mi się wydaje. No. I była taka akcja, że musiał napić się wody, bo mu zajebali kolkę. <grym <grym> bo on za 2 no, litry bo... dziennie kolki i on bo tak pije, Naprawdę. I tak pije, tak pije i to się było w jakimś kubku i on nie wiedział chyba, że to woda. Tak pije, pije i mówi, kurwa, co to za gówno jebane, fu. <grym> <grym> ale ten ma taki dziwny sposób mówienia, nie? On tak dziwnie mówi, zdania po prostu. Trochę jak robot, nie? No <laughs> trochę tak, ale w ogóle. Tu łacisz człowiek pije wody, mówię, co to za gówno i Ale to było śmieszne. W ogóle czasy, czasy Devil's One, tej drużyny King, gdzie spaliśmy no. w tym tym, ja wspominam zajebiście. Kurwa, chłopaki robili przemyt Coca-Coli do pokoju, żeby ich haci kurwa nie złapał, no jakieś pojebane rzeczy tam się działy, jakieś przewracanie skarpetek na drugą stronę, bo nie chciało się jechać do pralni, majtki na drugą stronę, bo nie chciało się jechać, no to były pojebane czasy, szczerze. Czy to nie tak, że ADC, których wynalazłem w prawej hmm. zawsze mają problem z mentalem, Seven z Bullet Locker, no nie wiem, chyba to przypadek trochę. No, Carry też to specyficzna rola dla specyficznych Ale to jest ludzi. taka rola, no, jak no. raz z takimi, kurwa, jebami na bocie, to jak możesz nie być no. mentalem, no, to się nie to da, no, przecież prawda. są takie doliny jebane na tym soloku. Gościu ci pikujali stara i zaczyna ci walić kombo w, no, w podłogę po prostu. Pieniądze na ściągnięcie no, jakby, lakera zrobić? do gry Nie da się nic zrobić. Jak Ciekawe ktoś zaczyna lola, lola odradzam, odradzam dżunglę i AD Jak ktoś zaczyna w lola i gra de kalabo w dżunglę, to powodzenia ci w życiu, to stary. Serio? No jest ciężko, jest ciężko No i to w sumie niezależnie od poziomu tak to wygląda To pisze, że Ulight ma mental ze stali To jest kurwa niesamowite, chłop ma ile? 28 lat Napierdala to solo queue Nie ma łatwych teamów na przestrzeni ostatnich lat No indywidualnie myślę, że nie sposób się do niego przypierdolić Tak pod kątem etyki pracy, nie? Nie no, bez przesady też Wulaj wydaje mi się, że jest dość niestabilny na scrimach, W sensie, że, jeśli chodzi o okay. jakby granie. A na jakiej roli pyta? Widz spotkałeś najwięcej mentali. No to chyba. Chyba... na idykaj... Nie no i las, wychodziło. las. Las musi być. Nie no, las to top jeden. Ale las leśnicy le... to są męczennicy, kurwa. To są męcznicy, nie, no, w, ale, tej ale w, le... gry, ale w lesie. To są... Nie no, ale leśnicy są chyba najbardziej toksyk, tak TBH. No tak, ale Wydaje bo się, jak widzisz co się odpierdala na mapie, no to zakładam, że wiesz, że nie da się wytrzymać po prostu. Czasem takie rzeczy ludzie robią na solo kolejce, w, po w, że... w, Polsce, w Polsce zobacz ile jest kurwa leśników, którzy są mentalni. Wydaje mi się, że Janko jest no. leciutkim, ukrytym, ja, Inspired, Selfmade kurwa, no nie wiem, no to już jest czterech, no a na pewno jest ich o wiele, wiele, no, wiele więcej. Zlatan. zlatan, zlatan to akurat jest po prostu... Latan to jest taki szef. Latan jest, no, naj... jest... największym szefem. No. Śladan to jest gości, który jest taki sprytny. Prosto, prosto w twarz, że jesteś chujowy. <laughs> <laughs> Singmał. <laughs> Jezu, ja pamiętam te. Jak, jak było Ksajoka, nie? I Latan z czekoladem się zaczęli wyzywać. Na jakichś screamach. Ja pierdolę. Ale tak się zasta zacząłem zastanawiać, jak praca w drużynie na co dzień z nimi musi wyglądać, nie? Z takim czokletem, który trochę się wkurwi. To musi być dosyć no, to, to ma taką zamkniętą banię czasami, ale wygrywa teraz teraz w lfl -u. No tak, to prawda. Dobrze, dobrze. To w ogóle ktoś też, ktoś porzucił screena. Jak piszesz u <laughs> Light Lol w wyszukiwarkę, masz więcej pytań. Czy póki style to synkro? Co to kurwa jest za pytanie? Dlaczego Bo ludzie poleca? mówią, że mamy taki sam głos. No. Ej! W sumie? Ale ja nie, nie wiem o chodzi z głosem. Nie, to nie, trochę tak to... trochę tak jest. Jak powiedziałeś, to rzeczywiście jest troszeczkę podobny. Tylko inaczej wymawiacie wyrazy, w sensie inną intonację ma póki od ciebie, ale w sumie... Rejestry są podobne.

Targa ma... O, z Mystiquesem jeszcze byłeś kiedyś w 2017 roku. Nie no, Mystik ogólnie miał w kurwę duży potencjał, ale Mystik jest mentalem też, więc jakby. No? Każdy zawodnik, dobry, tylko mental. No tak, no ja, ja to samo na przykład. Ja z 3 lata to straciłem na byciu mentalem. Ja byłem w stanie do gościa podejść i powiedzieć, że. Jest znakiem Zodiaku kiedyś. <grym> A co was na przykład o tym, co, co się odjebało tam w lecu, że Zwyro nie podał ręki SEO. No ale bo, to, Wiadomo, widzę tak, Sigma, ale, Sigma z nie podał z Soloku. Iwo też by mi nie podał, bo ja go kiedyś w chuj wyzywałem na Soloku. Serio. Ale no. No, 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 no. Wydaje mi się, że. Jest większe oplucie, jak podasz taką rękę, nie? Bo wtedy masz takie, że. Jesteś ponad to. No dominacja, no. Mhm. Ja pamiętam jak Ismy strasznie nienawidziłem, bo gościu zawsze pisał do mnie jakieś głupoty na Soloku. I przed finałem. To w się sensie jak tam wychodziliśmy na ten spodek, tak? Na U-Masters. To mieliśmy sobie podać rękę. Ja mówię mu. Coś tam. You are shaking, no? Look at your, y look at your thieves. I to mówię, że no, na tego, na zęby, nie? Bo normalnie musisz pękać w No i tam wygrywamy 2-0 i mówię mu. Coś tam, i co kurwa, 3-0 i do domu. <laughs> I później zaczęliśmy przepierdalać, że było, było 2-1, nie? I on no. tam zaczął pajacować i coś tam mówi, o, jego na luz, no, jego na luz, ale to jest śmieszne w chuj. Pamiętam jak, pamiętam jak grałem z Devil Swan Wander no. na olczacie zawsze kurwa męczył do i pisał coś w stylu, no ciężko jest na tym bocie, na olczacie kurwa na to. No. No. <laughs> <laughs> Jakieś głupoty pisał, Albo, Albo jak grałeś na niektórych zawodników, to normalnie co akcję pisali XD, nie? Ale to jest część tego sportu. To jest część tak, tego tak. sportu. Chat to element tej, element gry. Tak. Tylko nie ta. robisz tak jak ten APA w Stanach, co Randałował swój team i trasztokował w tym samym czasie na olczacie Ostatnio na Kacperka. Jeszcze... No. Nie dość, że przejebał serię, to go jeszcze wyzywał. Inspired na tym, na costrimie ULS-a w wywiadzie. A on Stage Jensen go wyzywał też po meczu, że z chujowym graczem. Ale najgorsze są gracze, którzy na przykład wyzywali cię od raków, nie? Tak no. na Soloku. Albo na przykład, że jebią ci mamę. Miałem kiedyś taką sytuację z Tinksem, to przyjechał z mamą do, na lana do Hiszpanii, to podbiłem do jego mamy i się zapytałem, dlaczego jej syn się tak zachowuje. Co ty mówisz? Serio? No, ale to było bardzo dawno. To był 2016 rok Thinks to był <laughs> gości, który to? jakbym... To na to? Nie wiem, ona była chyba... Bo jest nie z Francji. Nie, ona jest chyba ze Skandynawii, czy coś takiego. No, okej. Okay. Nie wiem, czy to jakiś Denmark, czy coś, jeszcze nie pamiętam, ale... A, no... bez kitu, Tynk się... nie jest kurwa Francusem, przepraszam. A oni dość dobrze bo napierdalają po angielsku. W, w sensie te osoby, te starsze, no. to tak, było w Skandynawii. Tak, tak. No nie no, ale Tynx to jest po prostu chory gościu. Jakby to, co on pisał, to... Dla mnie to jest pojbane, że wiesz... Jesteś już powiedzmy w tych wszystkich systemach, nie? Grasz w teamach, wiesz, że solo to jest też trochę taka twoja etykieta, nie? Że jakby, może. Okay, ale też wydaje pomoże, mi się, uznaje... Ale może ale ci teraz... zaszkodzić trochę. Wiesz, no, że jak, jeżeli masz, masz ten tak problem, to kurwa no. przestań pisać, ja pierdolę. Nie, no tak, tak. No jakieś, jakieś tam raki i tak dalej to jest pojebane. No, ja też kiedyś byłem takim trochę kidosem, nie? Myślę, że w twojej karierze najście dostałem z pięć permabanów. Y więc no, zgodzę się, nie? Ale też to czasami takie napisanie, na przykład do końca, że jesteś po prostu chujowy, nie powinno być banowane jakkolwiek przez Rio. A niestety jest. No, jakby. No, nie wiem. No, niby dlaczego masz ja, wirczeka, dlaczego, nie wiem, dlaczego ja ostatnio dostałem ostrzeżenie za to, że napisałem, że mój Alistar jest śmieciem? No, był Ziomek śmieciem po prostu. No, trolową migierkę. No, stoi w miejscu. No to co ja mam napisać na no, to? Jakby, co no, mam powiedzieć? No, nie skomałeś, nie skomałeś. No i nie czytam wornik. czatu, Kurwa, no nie czytam czatu, bo nie chcę się wpierdalać w zdanie, no. Tak sobie no, gadamy, moc, moc, no. Moc. Jak, dawa, jak dajecie dobre pytania, no to je przytaczam. Eee, tutaj prośba o opinię o Noxiaku. Ona była niepo, nie. niepochlebna bardzo na polskim łynie. Nie, bo problem jest taki, że Noxia był ogólnie mega spoko z ziomkiem. No. Ale problem był taki, tak teraz z perspektywy czasu. Nie powiem na niego takich złych słów, jakie powiedziałem kiedyś, bo myślę, że po prostu miał dużo problemów sam ze sobą i takiej prywatnych rzeczy. Uważam, że osoba, która totalnie nie zasługuje na jakąkolwiek wypłatę, to Hungry Panda i gdyby spotkał go na lanie, to bym powiedział mu to prosto w twarz, że nie powinien dostać nawet złotówki. Gdyby ktoś mi zapłacił milion złotych, żebym zagrał z nim w drużynie, to bym kurde nie wziął tego miliona. To jest osoba, która była w stanie wpierdolić całego kababa 5 minut przed screamami i i zasnąć po prostu w gierce. O kurwa, nie rozumiem tego. Serio? Nie rozumiem tego vibe'u. To jest akurat osoba, na którą będę zawsze napierdalać. No to, to był jakiś mordor. Nie. Ja pierdolę co za gonę. Albo nie wiem, gościu mówi, że kurwa kota musi gonić i nie może na screamy przyjść, bo kot no stoi z domu. Samie, kurwa, panda to ja pierdolę, mamy za, za, za tydzień mamy mecz, o wszystko, praktycznie ziomek mówisz, że kota goni po ulicy. Co ty się odpierdala w ogóle? Ja pierdolę. No ja zawsze miałem go po prostu za chujowego gracza, nie? No to prawda był że taki, że nie było wtedy prostu... zawodników, nie było zawodników no. i tyle. Dobra, było też pytanie, to z kim najgorszym grałeś? No takie... Angry pandom, by far. Okay, okay. To, to po prostu był idiota. Tak jakby gościu nie jest inteligentny po prostu. Mhm. Skoro prawie każdy Polak to mental, to kto według Synchrofa z Polaków jest najmniejszym mentalem? Najmniejszym? No. To zależy, co to znaczy, nie? Myślę, że o takich ludziach się nie pamięta, bo są po prostu spokot inmate'ami. Trymbi? Nie, no wydaje mi się, że trymbi też jest trochę mentalem. Póki no, jest... Puki, puki jest mega w porządku. Nie, chyba Puki no, Puki jest chyba najbardziej w porządku osobą, jaką poznałem w LoLu. To jest pojebane, tak? że Puki to jest właśnie idealny, taki dobry chłopak. No, że... nie no, puki, wiesz... puki przede wszystkim ma takie zasady, że no. jakby nie powie pewnych rzeczy i zawsze będzie podchodził z takim szacunkiem. Mam nadzieję, że nie, nie ma żadnej afery jakoś z przeszłości, która kiedyś wypłynie. Tak się czasem dzieje, nie? nie tak no, jak teraz ty... z tym Buddo była afera, nie? Wszyscy go mieli, że o, dobry chłopak. A tej promuję jakiegoś kurwa krętacza, nie? Póki jest gigazefem, chciałbym mieć ten jego luz. Z największym 5-headem? No, wydaje mi się, że caps. No nie wiem, dla mnie caps to jest po prostu event. <laughs> Wyobraźcie sobie, że póki komuś nudesa wysłał. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, Pukiego Ale coś e złego? Nie. Nago bez tej czapki. Po prostu nie wyobrażam sobie tego, bo. Ale to byłoby no. męskie. No. Ale patrz, masz tylko czapkę i normalnie kurwa fiuta wysyłasz. Spoko sprawa. Zawiedziony ziomuś. <grym> Dobra, dawać te pytania kurwa jakieś. Dostaliście szansę, żeby popytać tej trzykrotnego mistrza master sintujecie. Intujecie. Spytacie no. jak się gada do ściany, skoro 4 splity grał z Targamasem. No właśnie, bo każdy mówi tak. Targamas nic nie gada. I co? To jest prawda, to jest nieprawda? Jak ty patrzysz na niego z perspektywy? No to dla, właśnie zajebiście, że nic nie mówi. Właśnie super. No ale z supportem to chyba powinien trochę, nie? No na chuj, jak ja, jak ja mówię. Aha, no dobra. Ja mówię tak, Targamas, you coming mid? I on ja mówi, yeah, I'm parking mid lane with Pike. Ja mówię, ooo, oh, esta. Hmm. Jak tak słucham tych kobsów u Casey, to ja mam wrażenie, że po prostu ciężko jest na przykład zrozumieć bo co on gada. Ale, lu ale, tak. lud ale ludzie są deluzjonalni, ludzie myślą, no. że komunikacja. To nie jest tak, że komunikację masz nadrobić to, czy ludzie wiedzą. Jak wiesz, co się dzieje na mapie, to nie musisz mówić. Mhm. Jak graliśmy w K-Corp z tam w fightach my nie mówiliśmy praktycznie nic. Były fighty, w których nikt nic nie mówił, bo wszyscy wiedzieli, co mają zrobić. Okej, okay, pewne rzeczy powinny być komunikowane. Ale ludzie myślą, że mówienie dużo to mówienie dobrze. To na przykład to co robi Bo w drużynie. To nie jest komunikacja. No, robi chaos to, to, straszny. To jest jakby to jest useless, to, co on robi. Jakby ludzie się jarają, że bo mówi. No, on tak naprawdę chuja mówi. Jakby <laughs> to w ogóle nie jest gadanie. To jest jakieś stosowe gadanie. To tak jak to tak jak wiesz, przychodzisz na egzamin, nic nie potrafisz, ale lejesz wodę. No, okej. Okay. Mhm. Jakby nauczycielka może na to pójdzie, ale no tutaj to tak nie działa, nie? Dobra, widzę tutaj pytanie, które jest trochę takie yy, na kontrze do ciebie. Dawaj. Zobaczę. Może Cyncrof w końcu się przyzna, że jest zwykłym toksikiem. Takie nupki jak Markun tyle grają w lecu, bo są cisi i pokornego serca, albowiem oni dostają wypłatę, a Cynkro w chuja do dupy i kika z drużyny. Ogólnie Markun jest jedną z najbardziej toksycznych osób. <laughs> Tak, jak coś. I został wyjebany z poprzedniej drużyny tylko dlatego, że był toksik, i wydaje serio? mi się, że w rogu 05 jest ile tam mają, to jakby niedługo też to się wydarzy. Ale jakby on jest inside, czy, czy na Solokiu też no. daje ten. Bo ja oglądałem jego streamę i na Solokiu nie wydawał się być jakiś toksik. Może off stream napierdala, nie wiem. To nie chodzi o to po prostu, chodzi o takie zachowanie, o mhm. manierę. Grałem kiedyś z gościem, który totalnie nie był toksik ale po każdym fajcie robił takie coś. Ah, we should not do this. Ah. Ah, what the fuck? A ah, why do we do this? Ah. No normalnie kurwa, miałem ochotę mu wypierdolić w zęby, nie? I gościu takie coś mówi szkolując coś. Gość jest pod kolerem i mówi: "Ah, why do we do this? Ah, why do we do this, kurwo, jebana, to ty to skolowałaś, no jakby co się dzieje?" I gościu takie coś, został wyjebany z drużyny później, no ale no nie, to tak jakby był gość i mówi ci, dawaj przejdź przez most i później mówi, a po chuj przechodzisz przez most. No, no czaję, czaję. Tak jakby, Wiesz, to jest takie, najgorsze są typy pasyw-agresji, które boją się powiedzieć wprost, tylko mówią hmm. tak, wiesz, za plecami na przykład gadają, to są najgorsze typy. No, no, skada, skada. taką akcję, ale, przykład, ale niektórzy się... na przykład źle reagują na to, jak się skonfrontujesz z nimi tak otwarcie, nie? Że powiedz, że jesteś znaczy, chujowy i tak dalej. A czasami, znaczy, czasami się nie da z niektórymi osobami, ale. ja Znamy... włączyłem tego streama. Nie wiem. Nie wiem. Z... Znamy legendarne akcje w polskim Rockad. Czy w polskich teamach Syncrofa działy się różnie? Legendarne akcje co mafia kradnąca papier toaletowy. No, w... jak graliśmy w Devil's One, to, no to kora. kradliśmy tak mhm. dużo nap napojów, że w zamknęli lodówkę na kluczyk była. FF. A to no. zawsze jest pełno kolki. No. Albo nie było w ogóle tych napojów chyba, bo po prostu. No, były robione ruchy. Kiedyś pojechałem na lana, to było. Zająłem. Hm. Drugie miejsce? To było w Katowicach, jak jeszcze ESL robił te dojebane mistrzostwa Polski. To był no. chyba najlepszy czas dla polskiego ESPORTU. No 2017-18, tak? Tamten okres? No, mam na myśli, że zajebiste były te lany, tak jakby mm -hmm. czułeś tą atmosferę, nie? Yy, ja wtedy chyba wyjechałem z pięcioma Red Bullkami, Matisław to chyba dwa plecaki załadował. No. No i na zdrowie. Pytałem też ludzie, czy byś, yy, jakbyś dostał <grym> ofertę, <opkę>, czy byś wszedł <grym> do GX albo Rogue w tym momencie w lecie? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie dostanę oferty. Jestem hardstack 400 lp. No ale czy ty musisz być high elo? Żeby dostać ofertę? No, Rozumiem, że w tak. gracze, nie? To jest bardzo nie, ważne, jest... ale dla ciebie? Nie, bo tu to... chodzi, chodzi o cały wizerunek, że jakby wygrywając K-Corp, z racji tego, że k mnie nie chciało wziąć, to już pokazuje, że coś jest ze mną nie tak. Może jestem toksik może coś, wiesz. I to jakby już poddaje pod wątpliwość. Więc te punkty byłyby takim okej, okay, dobra, jemu może jednak zależy. Mhm. Nie no, punkty nie mają absolutnie żadnego znaczenia, nie? Okej, okay. tylko po prostu to ma być status twojej pracy, tak? Wyznacznik Nie no, nie, o, nie wiem co to. Dobra Jakby Dzień najlepszy leśnik na świecie swego czasu, nie wiem czy teraz nadal jest, Kanavi Hardstakuje no. 300 LP w Korei Serio? O, to nawet nie widziałem znaczy, Okej, okay, nie wiem czy hardstakuje, jak grałem k to oglądałem jego FGG i cały sezon hardstakował na 300 LP no, ale dużo jest takich zawodników ogólnie, więc myślę, że jakby niektórzy dużo dają po prostu tym, jak wpływają na drużynę, jak się komunikują. Nie wiem, jaką atmosferę wprowadzają, jak się zdejmują powiedzmy odpowiedzialność z innych graczy, co jest praktycznie nie do zaaplikowania w środowisku solo -Q. no i vice versa, nie? Dużo solo kolejkowych yy, koksiarzy w propleju trochę nie zdaje. Waży to nie kanawi, ale to bez sensu argument. Bo jeżeli grałem dobrze, wygrałem wszystko w RL-u i harcowałem 3 selfie, to oznacza, że jakby punkty nie mają znaczenia. Hmm. Jakby. Nie wiem, czy kojarzycie swego czasu CAPS. No praktycznie dostał perma na Soloku. Jak Ziomek wjechał do G2, leciał totalnie pod limity na Soloku. Grał jakimiś pojebanymi pikami, stakował D1. Bo tam ostre jazdy były z nim. No wszyscy, wszyscy nienawidzieli Kapsa na Soloku Nie wiem czy kojarzycie taki okres. Ale no, kaps był, ostro, kiedyś, no. kaps był ostro pojebany na Soloku kiedyś Eee... Było pytanie... To nie dlatego, że, że był chujowy, tylko... No. wiesz... Kolat? No. Nie wiem Tak jak już mówiłem, mimo trochę stawornie z opiniami. Mhm. Ale wygrywa, nie teraz w LeFalo. Tak. Bardzo no, mu zależy, trzecie, trzecie żeby udowodnić. Chyba. Bardzo mu zależy, więc to fajne. Ja lubię czokletę, ale yy, no. czasem jest taki. Mm, nie wiem, nie powiem, że się narzuca, ale na Twitterze tak. Czasem jest małostkowy, że się tak przypierdala się do takich głupot i, i trochę, trochę cringe czasem zapostuje. Ale no to nie jest jakaś wielka wada. To się zdarza każdemu raz na jakiś czas. Ale on znaczy... po prostu jest takim człowiekiem. No tak, tak, tak. On jest po prostu sobą. No. On jest to jest taki sam w prywatnej relacji, czy na Tinderze, no wszędzie. Na po przykład... prostu tak jest, Te... nie? On kurwa wrzuca cały czas o Meloniko jakieś rzeczy teraz, jak on się wypierdala w Zite, nie? I tak każdy ma trochę w chuju to, co się dzieje w... z Melonikiem w Ultralidze że to na Twittera, wstawia. I że tam XD, dobry to player. A E2 e, czekolad tak ma. Znajduje kilka takich osób i tak napierdala na nie. Jak z sylmiwakiem ma takiego wiecznego, no nie bifa, ale taki, no nie wiem. O kurwa. Taką dziwną relację. Z melonem tak samo jest. A Ja zrobiłem. Nie wiem. Z śmieciem. Nie, robię no, z przesady, nie jest aż tak źle. Poważnie. Jakbyś to zobaczył, to byś się złapał poza głowę. Jakbyś. Question mark. <grym> nie, no z tym Tinderem to. Mówię, bo tutaj Czekolad mi kiedyś pokazywał DM-y swoje na Tinder. <grym> nie, ale Czekolad... Jakby w... prywatnie w porządku, osoba, nie? Jak się nie gada o lolu. Jak się gada o lolu, no to. To dziwnie. Ale no no to jest coś złego, że ktoś jest. Z... jakby z sobą. Useless. Ale nie, mnie nie, prosto. nie, git, git, ja tam lubię personality czekolada, ale wiem, że nie każdemu podpasuje, to jest taki gość trochę bezkompromisowy, no, albo go lubisz, albo raczej nie przepadasz. ale stara się, myślę, że to jest taka duża, jego duża zaleta, że jest po prostu tryhardem zawziętym. No ale to chyba podobnie jest ze mną, że dużo ludzi, fizycznym że zamknął mordę, bo ja dużo pierdolę głupot, często no. mówię populizmy. I często bardzo późno jakby mówię to, co dokładnie mam na myśli, bo mam taki słowotok w głowie i zamiast zamknąć mordę i się skupić i dopiero wtedy coś powiedzieć, to mówię od razu, bez pomyślenia. No ja na przykład nigdy nie wiem, kiedy ty trollujesz, a kiedy nie. Mam wrażenie, że hmm. po prostu czasem gadasz takie rzeczy, które są... O! Napierdolisz tego Jacksa Ja pierdolę, on nie miał tej jarki nadal. Oj, oj. Było blisko. No, Dobry. i czasem gadasz takie rzeczy, które się wydają jakieś strasznie losowe, i w sumie nie wiadomo, jak na to zareagować, i czy to jest Twoja poważna opinia, czy nie, i tak trudno to To, to, wiesz, z tym, to od, od, Wiele ludzi to mówiło, no, no, no. I niektórzy mówią, że, że na przykład, jak jesteś w towarzystwie jeden na jednego, to się da z Tobą normalnie pogadać, ale jak jest więcej osób, to już permatrolujesz i po prostu trzeba wszystkie Twoje opinie. Ale... Ale my to chuj, ale nas. my zazwyczaj spotykamy się, kiedy jest alkohol obok. No tak, to też jest prawda. <noise> ja, jakby, ja nie pamiętam, kiedy ja ci ostatnio widziałem, kiedy nie byłem na Jebana, albo ty nie byłeś najebany. No nie, nie, to zawsze jest jakaś impreza. No ale to tak z gdzie my się mamy przecinać, kurwa, jakby tak, ja no, w tak, no, ze streamujesz Niech czarny, no czarny Piotruś nie jest przypadkiem. Jakby lecą też różne żarty, tak? Od Piotrusia. <noise> tak, kurwa ode mnie. <noise> Ja pierdolę, ale jak że tak mnie yy, za ten... Tak jak, jak byliśmy na tej Legii i... pamiętasz tą sytuację? Pod, pod presją przed Kingą Kujawską, to myślałem, że do kurwa... O kurwa. Nie to wiem, słyszeli tę historię. No dobra, dobra, to ty tam walcz o Barona. Ogólnie było tak, że... Coś tam gadaliśmy z Kingą Kujawską, Kujcie nie? Do Kojarzę jedaku. to od Cesa. Dzięki sram ci na co zasuwa. No i... E no, i nagle Synchrof, ona już poszła od nas, nagle Synchrof krzyczy do niej, ona była po drugiej stronie sali i krzyczy, że kinga, kinga, bo yy, bo Piotruś ma dla ciebie tekst na podryw. A ja kurwa nie miałem nic w głowie, nie? I ona przychodzi normalnie i tak siada i czeka, że ja coś powiedział. Ja pierdolę, to była taka zenada. Taka straszna zenada. No ale ty po prostu zjebałeś Ja tak się tutaj no, mówię, ja... no, tak, no ale... kurwa, ja, ja mam nie... takiego stu ty... z ja mówię, ja nie wiem, co ci mam powiedzieć, nie mam żadnego tekstu, no, nie no, powiedziałeś... no dawaj, dawaj, ty... nie wstydź Ale ty się. nie powiedziałeś całej historii. Ty no. jakby chciałeś no. trochę pogadać posiątek. z Kingą. No, ale chciałeś gadaliśmy wcześniej, kurwa, więc, no tak, więc, no. Ja ci, więc ja ci powiedziałem, że mogę ci to ułatwić, miałeś <laughs> 5 sekund na zrobienie <laughs> Riza, a ty zrobiłeś No ale kurwa, ja z nią gadałem przez pół godziny wcześniej. Zresztą Sadge, dla mnie pani Kinga jest powiedziała, trochę... że, jestem, że jestem za młody. No i GG. Ale, jest, ale nie, no to, może moja wina, no ale ja tak mam, że ja po alkoholu mam trochę wyjebane <laughs> i lubię sobie cisnąć w bekę. No. Jest dużo losowych rzeczy, które się dzieją po alkoholu. No to prawda, to prawda. Ale jest dużo ale nie, zlucja zlucja ma zabawna, sytuacja była zabawna. Właśnie, ale w ogóle to jest też rzecz, że. To przecież, że my tam byliśmy, to był finał polskiej ligi sportowej w CSA. Nie widziałem żadnego meczu, kurwa, polskiej ligi sportowej w CSA. A byłem na tym finale i tak samo no z tą to... ligą będziesz. Ludzie przyjdą się najebać na przykład po prostu. No ale tam był darmowy alkohol, nie? No był w sumie, to prawda. To nie będzie. Ale...